8 dzień sierpnia 2023 roku. Czas na kolejny etap walki o prestiż i pieniądze, które daje gra w Champions League. Na pierwsze starcie dwóch meczów w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów FC Kopenhaga kontra Sparta Praga. Zapraszają Państwa. Jacek Cezio, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, mówi również Paweł Ślęzak. Pierwszy akcent dwóch meczów wybrzmi na stadionie Parken w Kopenhadze, a za tydzień obie drużyny stoczą decydujący bój w Pradze. Stawką gra w fazie play-off. I być może spotkanie z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa, jeśli oczywiście ten wyeliminuje Aris Limassol. Media zarówno w Danii, jak i w Czechach podkreślają, że w trzeciej rundzie Czesi, Duńczycy mają trudniejszego rywala niż w ewentualnej czwartej decydującej rundzie. Zgadza się z tym, Jacek, czy tak nie do końca? Przekonamy się, bo mamy nadzieję oczywiście, że Raków Częstochowa awansuje i spotka się któryś z tych zespołów. No jeżeli tylko trenerzy i działacze słuchają takich wypowiedzi przeciwników, to będą na pewno mocniej zmotywowani. Na pewno są to zespoły, dzisiejsze te zespoły i Kopenhaga i Sparta Praga, naprawdę grające na wysokim poziomie, mistrzowie swoich krajów. Tutaj trafili w trzeciej rundzie na siebie, naprawdę bardzo wyrównany, mam nadzieję, że będzie to bardzo wyrównany pojedynek. Dwóch, tak jak powiedziałem, renomowanych zespołów, bo i Sparcie Praga, która odzyskała mistrzostwo po wielu, wielu latach z FC Kopenhaga, która w tym roku, drugi rok z rzędu zdobyła mistrzostwo i puchar również. Także mam nadzieję, że to spotkanie będzie emocjonujące. 9 lat czekała Sparta na to, żeby odzyskać mistrzostwo Czech, a jeszcze dłużej czeka Sparta, żeby wygrać wyjazdowe spotkanie w europejskich pucharach. No i na terenie rywala na pewno dzisiaj Czesi faworytem nie są, patrząc na kursy bukmacherskie, no to jednak widać, że Duńczycy, którzy w poprzednim sezonie grali w Lidze Mistrzów, są faworytem i pewnie tutaj dzisiaj oni chcą sięgnąć po 3 punkty, chociaż Rasmus Falk, piłkarz gospodarzy, stwierdził, że nawet remis by tutaj satysfakcjonował gospodarzy. Nie wiem, może tak sobie powiedział, żeby tylko troszeczkę presję zdjąć. Wiecie Państwo, Sparta Praga odzyskała mistrzostwo w momencie, kiedy przyszedł do nich duński trener, który notabene pracował też na początku swojej kariery jako asystent w FC Kopenhaga. Więc też jest ciekawostka taka, bo jest też paru piłkarzy w Sparcie Praga, którzy grali w lidze duńskiej, więc no, tutaj może być dodatkowa motywacja przede wszystkim tych piłkarzy, mam na myśli w bramce Jensena, to znaczy skład zaraz zostanie powiedziany, ale w zespole jest i Sorensen, i James Gomez, który grał w lidze duńskiej, Kasper Hoyer, niestety nie ma tego piłkarza dzisiaj ze względu na kontuzję, Kaan Kairinen w Midtjylland, więc są to piłkarze, którzy grali tam. Mają trenera, który zna ligę, doskonale zna ligę duńską i również poziom, jaki prezentuje teraz Sparta Praga po przyjściu trenera Briana Priske, zdecydowanie poszedł w górę, zdecydowanie to wygląda inaczej jak w poprzednich latach. Ta Sparta gra inną piłkę, zdecydowanie lepszą, poukładaną, zaangażowanie w tym zespole. Wspominając na przykład ostatnie spotkanie ligowe, gdzie Sparta pokazała naprawdę wysoki poziom i jeżeli byli wysłannicy FC Kopenhaga na tym spotkaniu, no to mogli się zaniepokoić troszeczkę tym, co pokazuje Sparta. Momentami oczywiście, bo to poziom Pardubic akurat, z którymi Sparta się mierzyła, nie jest oczywiście taki jak ECKO, ale na pewno zrobiło wrażenie. Sparta Praga troszkę odmieniła swoje oblicze w październiku 2023 roku. Wtedy ponieśli Prażanie jedyną porażkę na wyjeździe. Też w stolicy Czech przegrali ze Slawią na wyjeździe 0-4. Po tym spotkaniu zmienił ustawienie szkoleniowiec na takie z trójką środkowych obrońców. No i to był taki strzał w dziesiątkę, bo do maja 2023 spotkania nie przegrali już piłkarze Sparty Praga i dopiero w finale Krajowego Pucharu ze Slawią musieli uznać wyższość rywala. To był taki moment przełomowy według Ciebie, ta porażka ze Slawią 0-4? Myślę, że tak. Poza tym no, to już w tamtym okresie były czarne chmury nad trenerem Brianem Priske. Zespół grał słabo, zespół się źle prezentował, no ale no cóż, przyszedł nowy trener. Nowy trener poszukuje różnych rozwiązań, szuka różnych ustawień.
I działacze Sparty wytrzymali to ciśnienie, nie zwolnili trenera i ta Sparta zaczęła grać naprawdę coraz lepszą piłkę. Widzimy, skład jest bardzo, ale to bardzo stabilny. Jak dzisiaj czytamy, jak widziałem, to ten skład bardzo, bardzo się zmienia od ostatnich kolejek, przede wszystkim tych trzech kolejek nowego sezonu. Wiadomo, że przyszli nowi ludzie, ale będzie na ten temat jeszcze czas, żeby porozmawiać. Na pewno ta porażka 4-0 w następnej kolejce, już nie pamiętam dokładnie z kim, Sparta również przegrywała. Przegrywała na swoim stadionie, grała w dziesiątkę, udało się wygrać. To, wydaje mi się, to spotkanie było bardzo, ale to bardzo przełomowe i ta Sparta w tamtym momencie od tego spotkania zaczęła iść w górę. No musieli zrozumieć filozofię tego pana trenera Briana Priske. Trener musiał do nich dotrzeć, do tych piłkarzy czeskich przede wszystkim, bo tych piłkarzy, których ściąga Brian Priske, przeważnie wszystkich zna, przeważnie oni go znają. Wiedzą, co od niego oczekiwać, on wie, co oczekiwać od tych piłkarzy. Już widzą państwo pewnie, że jest Kamil Grabara przygotowany do wyjścia na murawę. Czekali chwilę mistrzowie Czech na Duńczyków. No i za chwilkę obydwie drużyny wyprowadzi na murawę arbiter z Francji, Benoit Bastien. Faworytem, tak jak mówiłem, gospodarze. 38 tysięcy widzów ma dzisiaj wspierać drużynę FC Kopenhaga na stadionie Parken. No i też ta publika ma tutaj być takim bardzo ważnym elementem w kontekście walki o czwartą rundę eliminacji, o tak zwaną fazę play-off. No i o to, żeby tutaj został usłyszany hymn Ligi Mistrzów już w czwartej rundzie eliminacji, bo wtedy UEFA już przejmuje pełną władzę nad tymi eliminacjami i wtedy zgodnie z prawem ten hymn Ligi Mistrzów będzie mógł wybrzmieć. Widzieliśmy już w tym sezonie, że niektórzy kibice mieli sposób na to na niektórych stadionach, żeby spoza stadiona wypuszczać hymn Ligi Mistrzów, no ale tutaj takiej historii mieć nie będziemy. Tutaj będzie full profecka i za chwilkę przekonamy się, jak wyglądają obydwie drużyny już w trakcie sezonu. Obydwie ekipy wygrały swoje trzy pierwsze mecze w sezonie w lidze. No i obydwie drużyny są na czele swoich lig. Drużyna z Kopenhagi jest na drugim miejscu, ale tylko dzięki gorszemu bilansowi bramkowemu. Ladislav Krejci po prawej stronie, po lewej stronie Rasmus Falk. To kapitanowie obydwu drużyn, którzy wyprowadzają obydwie ekipy na murawę. I fantastyczna atmosfera oczywiście na parkę. No tak, są wszyscy tutaj, te dwa zespoły u nas w Polsce, Raków Częstochowa, jest tak bardzo blisko wysłuchania tego hymnu Ligi Mistrzów. Tak to przyciąga, że na pewno piłkarze są naładowani do dodatkową motywacją, więc tak jak powiedziałem, czekamy oczywiście na wynik spotkania w Polsce z Rakowa Częstochowa, no a przyglądamy się zespołom, ewentualnie na których mógłby trafić Raków Częstochowa, gdzie życzymy oczywiście Rakowowi awansu do tej czwartej. Widzimy, że smagani wiatrem piłkarze obydwu drużyn, koszulki tych piłkarzy. 30 km na godzinę w porze meczu miało być w Kopenhadze. Wczoraj porywy nawet do 100 km na godzinę. Mieli również problemy, tak jak Aris Limassol, piłkarze Sparty, żeby dotrzeć do Kopenhagi, ale udało im się to zrobić dużo wcześniej niż w przypadku piłkarzy z Cypru, którzy lecieli do Polski. A to skład gospodarzy na to dzisiejsze starcie. W bramce oczywiście wspomniany Kamil Grabara z numerem pierwszym. Od prawej strony obrony numer 19 Jelert, 3 Wawro, 2 Dix, 6 Sorensen. W środku pola 33 Falk, kapitan drużyny, 12 Leiragher, 9 Gonsalves, dalej 40 Bardaghi, numer 10 Elionosi i z numerem 25 Jordan Larsson. Taki skład dzisiaj prezentuje Jakob Nestrup, były opiekun grup młodzieżowych w Kopenhadze. Wtedy właśnie asystentem był trener Sparty Praga. No a teraz Brian Priske jest szkoleniowcem właśnie w Pradze. No i to on doprowadzi być może tę ekipę do Ligi Mistrzów. Nie ma zamkniętego dachu, choć mówiło się o tym, że może ten dach będzie zamknięty dzisiaj na parkę. No tak, ale widzimy, że jest, chyba widzimy też, że zaczął deszcz padać, oj, to bardzo, bardzo mocno. Cieszymy się również, że są kibice z Pragi, na pewno pomoże to piłkarzom przyjezdnym w tym, żeby ten poziom był jeszcze wyższy. Brian Priske stosuje formację 1-3-4-3, Peter Windahl w bramce, Duńczyk, dalej trójka środkowych obrońców.
Sorensen, dalej numer 27 Panak, 37 Krejci, 19 Meidr, to prawe wahadło, 30 Zeleny, lewe wahadło, w środku pola 6 Kairinen, 18 Sadilek, dalej 14 Birmanczewicz, 22 Haraslin i z numerem 9 Kuchta. Jakieś zaskoczenia, Jacek? Nie, nie ma zaskoczeń. To jest skład taki, który Brian Priske w tym sezonie wystawia praktycznie w każdym spotkaniu. Oczywiście są małe korekty, niekiedy w miejsce Kairinena wchodzi Laci w trakcie meczu, tak bywa. W ostatnim spotkaniu na ławce rezerwowej usiadł Meitr, w pierwszym zestawieniu wyszedł Wisner, więc ale to są bardzo takie kosmetyczne. Jeżeli wszyscy są zdrowi, to ten skład, który dzisiaj wyszedł, wydaje mi się, dla tego trenera, dla Briana Priske, jest na tą chwilę najmocniejszym zestawieniem, jakie mógłby sobie wymarzyć. Nie ma kontuzji, wszyscy ci piłkarze, na których stawia trener od początku sezonu, są do jego dyspozycji. Na ławce rezerwowych również ma ciekawe rozwiązanie, ciekawe możliwości. Jak już wspomniałem, Laci, jest Peszek, który jest reprezentant Czech, który jest po kontuzji. Jest też Wisner, który w ostatnim spotkaniu ligowym zdobył gola i prezentował naprawdę dobry poziom. Ewentualnie któryś z obrońców w ostatnim spotkaniu nie grał. Sorensen, w jego miejsce wyszedł Wittig. Były obawy, czy Sorensen dojdzie do siebie, bo miał delikatny uraz. Zobaczymy, życzymy każdemu zresztą z piłkarzy, życzymy zdrowia, żeby w tak ważnym meczu mogli zagrać pełne 90 minut. Także mają Czesi również bardzo dobrą ławkę rezerwową, więc no liczymy, tak jak powiedziałem na początku, na dobre spotkanie. Jeżeli chodzi o gospodarzy, też trener za wiele nie zaskoczył. Oczywiście Oskarsson siedzi na ławce rezerwowych, w ostatnich kolejkach grywał, dostawał szansę. Mamy na ławce rezerwowych Lunda, który też wychodzi w podstawowym składzie, ale to też są takie sytuacje jak wsparcie. To jest dany dzień, ostatni dzień treningu decyduje najprawdopodobniej na jednej, dwóch pozycji, kto wychodzi w podstawowym składzie. Dzisiaj na ławce rezerwowych gospodarzy tego starcia jest również Viktor Claesson, reprezentant Szwecji, który wraca po kontuzji. Mówił wczoraj na konferencji prasowej szkoleniowiec ekipy gospodarzy, że Claesson jest gotowy na 30 do 35 minut. No i zobaczymy, czy dzisiaj faktycznie pojawi się na murawie. Rozpoczęli to spotkanie gospodarze, oni w białych koszulkach, z kolei goście z Pragi dzisiaj po prawej stronie boiska. Zagranie prostopadłe jest na lewej stronie boiska. Sorensen i pierwszy rzut z autu dla drużyny z Kopenhagi. Tak, jest dwóch Sorensenów. Sorensen w zespole gospodarzy i Sorensen w zespole gości. Zobaczymy, jak Sparta Praga będzie prezentowała się na tle tak mocnego przeciwnika, bo wiemy doskonale, że w lidze czeskiej idzie to bardzo dobrze. W zeszłym sezonie również to mistrzostwo bardzo zasłużone. Ten poziom, który prezentowała Sparta, w szczególności na wiosnę, był najlepszy w lidze czeskiej. I dzisiaj przychodzi się im zmierzyć naprawdę z mocnym zespołem. Ja jestem ciekaw, bo obserwuję ligę czeską, mam przyjemność pracować przy tych meczach, komentować te mecze Sparty czy Slavii Praga. Wiem doskonale, jak ten zespół potrafi grać, ale dzisiejszy mecz to jest taki test dla trenera i dla tych piłkarzy, co są na murawie. Teraz wypchnięta drużyna Kopenhagi pod własną bramkę. Zagranie do Kamila Grabary. Ten poszukuje gdzieś dalekim podaniem Jordana Larsona. Zbiera piłkę Bardagi. Ogromny talent, już w wieku 16 lat występował w pierwszej 11 drużyny z Kopenhagi. Teraz on też dostaje prostopadłe podanie. Larsson. Sorensen. Na razie wycofana Sparta pod własną bramkę. Larsson próbował zgrywać do wchodzącego kolegi z drużyny, ale niedokładnie to zrobił syn słynnego Henryka Larssona. Widzimy, że w zespole Sparty Sorensen jest blisko Panaka, razem w środku pola będą operować, przynajmniej tak byli ustawieni w obronie. Teraz no, tak też to wygląda. Sorensen bardziej z prawej strony, Panak z lewej. No teraz widzimy Krejczego akurat, ale to się może zmienić, najprawdopodobniej będzie się to zmieniało. Widzimy Panaka teraz w środku pola. Z prawej strony Mejd, z lewej Zelenej, to jest taka piątka, szóstka piłkarzy, którzy będą cały czas funkcjonowali w takiej linii blisko siebie zdecydowanie, bo wiemy doskonale i spodziewamy się tego, że tutaj zespół Kopenhagi będzie chciał utrzymywać się przy piłce i będzie chciał atakować atakiem pozycyjnym.
chociaż teraz przed chwilką oddał piłkę bardzo łatwo. Jeler, chwilę później faul w środku pola i od rzutu wolnego rozpocznie Sparta Praga. Zwraca uwagę bardzo mocno Nestrup na stałe fragmenty gry Sparty, że przy nich muszą być szczególnie uważni, bo dominują fizycznością prażanie nad ekipą z Kopenhagi. No jak zdecydowanie poza tym Krejci, kapitan zespołu, który strzela bardzo dużo bramek jako środkowy obrońca, jako defensywny pomocnik, a w szczególności te bramki, które zdobywa głową, są imponujące. To jest, potrafi się ustawić, potrafi wejść w odpowiednie tempo. Poza tym mamy Sorensena, jest Panak. Są piłkarze, którzy to potrafią i tu jest racja. Tak, tu trzeba uważać na zespół Sparty, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, bo i wykonawców mamy doskonałych piłkarzy, którzy potrafią dorzucić piłkę, to się mówi, na nos dokładnie, tak aby jego kolega mógł uderzyć w światło bramki. Przekonaliśmy się zresztą o tych stałych fragmentach w Pradze. Wtedy Krejci właśnie zaskoczył reprezentację Polski po wyrzucie piłki z autu i szybko strzelił gola na 1-0. No mamy tutaj dwóch piłkarzy, którzy nam strzelili gola, tak, bo i jest Kuchta. A wtedy jeszcze piłkarzem Sparty był Czwanczara, który strzelił nam gola na 2-0. Wtedy Sparta Praga mogła się śnić piłkarzom reprezentacji Polski. No tak, to był mecz Polska-Sparta Praga. 3-0, tak? Oczywiście wynik skończył się inaczej, ale tak to wyglądało. To było, rozpoczął bardzo wcześnie Krejci z rzutu piłki nie z autem, ale to już historia. Tak jest. Kamil Grabara. Na razie tylko nogami gra Kamil Grabara. Dwa dalekie wykopy piłkarza, który był łączony z Fiorentiną, ale z przenosi do Fiorentiny nici. Zainteresowanie innych klubów jest, ale tanio Kamila Grabary nie chcą sprzedać w Kopenhadze. Nie no, mając takiego bramkarza, który naprawdę wybrania nim parę punktów na rundę, zdecydowanie najlepszy bramkarz ligi. Zresztą patrząc na ławkę rezerwowych, jeżeli chodzi o bramkarzy, to w kadrze zespołu z Kopenhagi mamy dwóch 18-letnich bramkarzy za plecami naszego Grabary, ale no prędzej czy później najprawdopodobniej Kamil zmieni otoczenie, zmieni klub na zdecydowanie lepszy, na lepszą ligę. A wracając do bramkarzy, może jeżeli chodzi o Spartę, tutaj była jakaś mała niewiadoma, chociaż już w meczu, z ostatnim meczu z Pardubicami w bramce stanął Jensen, wcześniej bronił Worel. Tak się wszyscy spodziewali, że właśnie był przygotowywany na to, żeby w jednym ze spotkań zagrać i dostać od razu szansę w Pucharach Europejskich. Tak się stało, chociaż ja do samego końca, nie wiedząc jeszcze składu, nie byłem pewien jednak, który z tych bramkarzy będzie. I czeskie media też nie były pewne do końca, kto się pojawi dzisiaj między słupkami. W poprzednim sezonie pewne miejsce miał Matej Kowacz, który był wypożyczony z Manchester United, no ale on wrócił do Anglii. Tam też pewnie długo miejsca nie zagrzeje, może znowu jakieś wypożyczenie, ale chyba już nie do Sparty. No chyba nie mogli się dogadać działacze Sparty z Manchesterem i musieli odpuścić, musieli szukać rozwiązań. Między innymi dlatego jest dzisiaj w zespole Peder Jensen, który broni drugi mecz i jest trener stawia na tego piłkarza, stawia na tego bramkarza. Jest nadzieja na to, że ten bramkarz tak samo jak w zeszłym sezonie Kowacz troszeczkę pomoże zespołowi, bo tak było w zdobyciu mistrzostwa, że Kowacz naprawdę bronił bardzo, ale to bardzo dobrze, mimo tego, że jest to bardzo młody golkiper. Pracuje w defensywie Zeleny, blisko odbioru był lewy wahadłowy drużyny z Pragi, ale stracili piłkę jednak goście i teraz lewą stroną rusza Sorensen. Zagranie w środek, tutaj jest Gonsalves, Bardagi, Gonsalves do prawej strony boiska, podłączył się Jelert. Odpoczywał w ostatnim spotkaniu ligowym Jeler. Dzisiaj na pewno będzie wypoczęty, będzie bardzo często tą prawą stroną ruszał w kierunku bramki strzeżonej przez Petera Vindala Jensena. Ale teraz lewa strona boiska i pierwszy rzut rożny dla ekipy gospodarzy. Mohamed El-Younoussi wywalczył ten rzut rożny. Interweniował Meidr. Ciekawe starcie piłkarzy na tamtej flance. Meidr, który na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym w Czechach dopiero od dwóch lat, a El-Younoussi na bardzo wysokim poziomie gra już od dawna. On przyszedł przecież z Premier League do drużyny z Kopenhagi. To jest na pewno duży test, zresztą powiedziałem, że dla całego zespołu Sparty Praga jest to też test, a
Made będzie miał na pewno dużo pracy. Tutaj też muszę powiedzieć szczerze, że zastanawiałem się, chociaż byłem bliższy tego składu, który jest dzisiaj, czyli z Made'em w podstawowym składzie, bo Wisner naprawdę prezentuje się dobrze i ja wielokrotnie powtarzałem w relacjach, komentując Ligę Czeską, że w momencie, kiedy Wisner siedział na ławce, czekałem na tego piłkarza, czekałem ze względu na to, że wiem, jak potrafi grać, wiem, jak się prezentował w poprzednich sezonach i też miałem taki mały jakby znak zapytania, ale dostał szansę dzisiaj Made, Wisner siedzi na ławce rezerwowej. No i znowu wysoko podeszli piłkarze z Sparty Praga, troszkę bilarda w środku pola i szansa na kontratak dla FC Kopenhaga, ale zwolnił tę akcję gospodarzy w środku pola, to chyba był Kairin. Tak, a była taka chwila, że mogli troszeczkę przyspieszyć i było więcej miejsca, bo piłkarze Sparty byli troszeczkę wyżej ustawieni, strata piłki i można było to wykorzystać. Piłkarze Kopenhagi mogli spokojnie to rozwiązać lepiej. Na razie dużą cierpliwością wykresują się piłkarze z Kopenhagi. Oni nie chcą popełnić błędów z spotkania z Breiðablik, z islandzkim zespołem, z którym stracili aż 3 gole w spotkaniu rewanżowym u siebie. Po tym meczu miał troszkę pretensji do swojej drużyny Jakob Nestrup, ale już po tym ostatnim meczu w lidze, w którym zachowali czyste konto z Randers, no to stwierdził szkoleniowiec, że zapomnieli o tym rewanżowym meczu z Islandczykami. No tak, tam była wpadka oczywiście, to bramek stracili troszeczkę za dużo i jakby troszeczkę było zaniepokojony był trener, no ale tak bywa po wyniku pierwszym, gdzie pewne zwycięstwo, więc jakoś to nie poszło tak, jak powinno pójść. Zresztą trener, działacze, piłkarze FC Kopenhagi wiedzą doskonale, że nie mogą sobie tutaj, nie mogą się odkryć. Wiedzą doskonale również, w jakiej formie jest Harasting, gdzie 3 kolejki, które mają za sobą piłkarze Sparty, był najlepszym piłkarzem zespołu, był najlepszym piłkarzem być może Ligi Czeskiej w tych 3 kolejkach. Mają Kuchtę, środkowego napastnika, reprezentanta 3, który naprawdę też jest z meczu na mecz coraz lepszy, więc zespół Kopenhagi ma 2 mecze do rozegrania. Tutaj nie może być tak, że pójdą naraz w pierwszym spotkaniu i coś się wydarzy takiego niepokojącego, że będą musieli później mieć problem. Cierpliwość, spokojnie, cierpliwość popłaca, także miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałem, będzie wyrównany mecz, pierwszy i drugi, do samego końca nie będzie wiadomo, który zespół awansuje. Szansa na kontratak dla Prażan, jest Harastin wychodzący na pozycję, podanie do Karastina, Karastin mija Grabarę, wrócili jednak koledzy Kamila Grabary i nie ma gola na 0-1. No właśnie, to trzeba wykorzystać, to musi wykorzystać. Przed chwilą chwalony przeze mnie Harastin zepsuł to, ale to było doskonały kontratak. A ta piłka może troszkę zbyt wolno leciała w kierunku Karaslina i dobrze skrócił kąt też Kamil Grabara, to trzeba podkreślić. Widział też, że wracają jego koledzy, no i uniemożliwił oddanie strzału Karaslinowi. Tak, Birmanczewicz tą piłkę dogrywał z prawej strony, ale kontra bardzo, ale to bardzo dobra. Tutaj Sparta musi być skoncentrowana, Sparta musi takie sytuacje wykorzystywać, bo to tych sytuacji może być niewiele, a to była 100% sytuacja, gdzie Karaslin no, zepsuł to, zdecydowanie zepsuł. Przejęta znowu piłka w środku pola, tym razem próba zagrania między środkowych obrońców. Kuchta czaił się już na błąd Dixa, a także Wabro, ale oni tego błędu nie popełnili. Tak, ale mają piłkarzy, Spartanie mają piłkarzy w środku pola, którzy potrafią grać prostopadłe piłki. Jest to Kairinen, jest to Sadilek, i tutaj Birmanczewicz po prawej stronie naprawdę imponuje po przyjściu do Sparty Praga. Naprawdę jest to piłkarz, który wszedł do zespołu i pomaga temu zespołowi. Od razu, nie trzeba było czekać na niego. Od pierwszej kolejki jest to piłkarz, który jest potrzebny. Może od razu jeszcze nie zapomnieli o Czwanczarze w Pradze, ale pewnie po czasie Birmanczewicz wskoczy w buty Czwanczara. Birmanczewicz tak, wskoczy, a Czwanczara z kolei grał tylko sezon w Sparcie. Przyszedł naprawdę, zrobił furorę niesamowitą, zrobił niesamowity postęp pod okiem trenera Briana Priske. Naprawdę z meczu na mecz ten piłkarz zaczął grać coraz lepiej. Ten piłkarz został powołany do reprezentacji. W debiucie od razu strzelił gola. Tutaj zdobył 12 bramek w Lidze Czeskiej. Zainteresowanie tym piłkarzem, zresztą 10 milionów euro. To nie są małe pieniądze za piłkarza, który tak naprawdę na wyższym poziomie dopiero grał jeden sezon, bo grał w zespole Sparty Praga. Świetnie teraz prowadził piłkę na połowę rywala Jelert.
Eliunosi. Dośrodkowanie, ale Barbagi nie zdążył tego zamknąć. Pokazuje, że to podanie było dobre Barbagi, ale troszkę brakowało jednak tej precyzji. Tak, tutaj miał małe szanse, żeby tutaj cokolwiek zrobić z tego. Widzimy, jest tutaj z numerem 37 Krejci, gdzie ta piłka, jeżeli tylko szłaby górą, Krejci głową, tak jak już wspominaliśmy na początku, gra bardzo dobrze, tutaj jeden na jeden, każdy piłkarz z Krejciem w polu karnym, jeżeli chodzi o pojedynki powietrzne, miałby problemy. Sadilek troszkę podprowadził tę piłkę. No ale zero paniki w grze Sparty Praga. Ladislav Krejci rozpoczął z 5 metra. Teraz dopiero stracili futbolówkę gości. Tutaj nie ma paniki. To są piłkarze, którzy naprawdę potrafią grać w piłkę. Tutaj zepsuł to Mejdr, bo spokojnie można było się jeszcze utrzymać i pograć i przygotować sobie jakąś akcję. Ale tak jak mówimy, ja cały czas chwalę Spartę, bo naprawdę Sparta zrobiła w ostatnim sezonie duży postęp i mam nadzieję, że będzie to pokazywać na boisku dzisiaj i już to robi. Przegrał walkę Jordan Larsson, ale Reger faulował Lukasa Sadilka. Zdecydowanie łokieć tutaj pracował. Sędzia musiał wyznać to przewinienie. Już rozpoczął grę Karaslin. Szansa na dośrodkowanie dla Zelenego. I wyjaśnia Sorensen. Birmanczyk nie wszedł w to. Za daleko był ustawiony. Powinien zdecydowanie wchodzić na tą piłkę. On się zatrzymał. To było dobre rozegranie. Przede wszystkim przez Karaslina. Szybki wyrzut z autu i mieliśmy kolejną sytuację. Teraz jest Birmanczewicz, dośrodkowanie, nie zbiera piłki Karaslin. Ale nie ruszył Runi Bardagi. Rasmus Falk. Fantastyczne dwie asysty w ostatnim spotkaniu ligowym kapitana FC Kopenhaga. Asysty przy bramkach na 1-0 i 2-0. Mówił o nim szkoleniowiec gości Brian Priske, że jest pod wrażeniem gry Rasmusa Falka i tego, jakim jest człowiekiem. Oni się znają już z czasów kopenhaskich. W 2016 roku przyszedł do drużyny właśnie Falk, a teraz uderzenie Gonsalvesa. Czy będzie dobitka Eliunosi? Ratują się Prażanie, odbił piłkę przed siebie Vidal, ale nie było tam szybkiej dobitki. No tak, Gonçalves pokazuje, że to, co zrobił w tych trzech kolejkach, zdobył 4 gole w lidze duńskiej, to nie jest przypadek. Potrafi się znaleźć, potrafi uderzyć, potrafi znaleźć się na wolnej pozycji, potrafi wyjść na wolną pozycję, szuka go piłka. Czysto wygrał ten pojedynek Sorensen. Oj, teraz bardzo złe podanie Krejciego. Czy wykorzystają to Duńczycy? Eliunosi w środek, troszkę przypadku. I wybija Vidal. O, troszkę sobie pomagał w tej sytuacji rękoma Sorensen, ale arbiter uznał, że w ramach przepisów zrobił to środkowy obrońca Sparty. Tak, złe zagranie paręnaście sekund temu kapitana zespołu Sparty. Do środka, tak nie powinno być to rozwiązywane. Musi być pewna piłka, po odbiorze od razu powinna być dokładna przede wszystkim. Dix. Grabara. Tym razem dalekie podanie w kierunku Larssona. Mam wrażenie, że więcej długich podań w wykonaniu Grabary jak na razie niż tych takich krótkich zagrań do kolegów z linii obrony. Tak, to na razie niczemu to nie służy. Powinna Kopenhaga utrzymać się przy piłce, stworzyć sobie przewagę. Długie piłki, tutaj jest przewaga wzrostu. Mamy trzech bardzo rosłych obrońców i przy tym jeszcze szybko i piłkarsko naprawdę przygotowanych do tego, żeby sobie poradzić. Zeleny. Krejci. W
Widal czeka na podejście kolegów z drużyny. Teraz zagrał w środek. Trochę ryzyka w tym było, ale znowu skutecznie Sparta. I znowu to się może podobać. Zagranie teraz dalekie w kierunku Kuchty. On na razie mało kontaktów z piłką, ale jemu wiele nie potrzeba do tego, żeby trafić do siatki. Jeden z pierwszych ostatnio zakończył się golem w meczu z Pardubicami. Tak, wiele minut. Kuchta jest niewidoczny, ale wykonuje naprawdę bardzo dobrą pracę. Obsługuje obrońców, robi miejsce dla swoich partnerów w linii pomocy, z linii ataku. Jeszcze jak Czwanczara był, z Haraslin teraz jest Birmanczewicz i on jest takim piłkarzem, tak jak powiedziałeś. Nie jest widoczny, ale potrafi się znaleźć, strzela dużo bramek. Dużo też marnuje oczywiście, no ale to jest napastnik, który musi zmarnować, żeby strzelić, musi być cały czas pod grą. I on to robi, on jeżeli tylko nie widać go ze względu na to, nie ma piłek, ale cały czas swoją osobą pokazuje na boisku, jak mają poruszać się inni jego partnerzy zespołu. A w tym ostatnim spotkaniu bardzo ładna bramka głową Jana Kuchty, świetnie wykorzystał dośrodkowanie Birmanczewicza. Wynik bardzo wysoki, 3-0, sprawił, że mógł dokonywać zmian szkoleniowiec Sparty Praga. Już później pod przerwie 4-0, 5-0 zeszli z boiska m.in. Krejci, inni podstawowi zawodnicy. No i potem, jak oni już z boiska zeszli, no to troszkę ta gra siadła, troszkę rozprężenia też się wkradło i dlatego dwie stracone bramki Sparty. No właśnie tak sobie rozmawialiśmy na temat tego spotkania i właśnie po zejściu Krejciego, ta lewa strona nie funkcjonowała już tak, jak powinno. Poza tym Krejci jest to kapitan zespołu, który ma ogromny wpływ na grę zespołu i grę przede wszystkim w obronie. Nie było Sorensena, więc ta obrona była troszeczkę przemeblowana. I wtedy właśnie zaczęły się małe problemy, ale to delikatne małe problemy. Oczywiście Winfal był zdenerwowany, chciał zakończyć to spotkanie, swój debiut w lidze czeskiej zerowym kątem. Nie udało się, ale tak naprawdę jedną bramkę to praktycznie samobójczą sobie piłkarze z Sparty strzeli, wyprowadzając piłkę dwóch piłkarzy, którzy weszli na boisko, pobili się i strata i gol. No ale to już jest historia, oczywiście 5-2 zakończyło się spotkanie, Sparta zasłużenie wygrała, grając w mocnym składzie, naprawdę prezentowała bardzo, bardzo ciekawy i widowiskowy futbol. Na razie najwięcej w całej lidze czeskiej oddanych strzałów przez Spartę Praga. I dobrze wygląda ta forma strzelecka ekipy z Pragi, choć w drugiej kolejce było blisko remisu z Fasta w Żlin, ale ostatecznie wygrali 1-0 po rzucie karnym piłkarze Briana Briska. Tak, wiesz, to w ogóle by Sparta nie weszła w sezon jakoś kosmicznie super, że od razu od pierwszej kolejki grali. Ta druga kolejka była naprawdę ciężka. Wygrany mecz 1-0 po rzucie karnym strzelonym przez Krejczego. Było dużo uwag, było dużo jakby niepewności, dużo obaw. Oj, uwaga, bo jest szansa dla Sparty, ale Zeleny zlekceważył jakby tę sytuację i rozpocznie znowu od bramki Kamil Grabar. Było dużo obaw o to, jak Sparta zaprezentuje się meczu z Kopenhagą, bo ten poziom w drugiej kolejce był słabszy, w pierwszej, drugiej kolejce, ale w trzeciej kolejce już Spartanie pokazali, że ta forma idzie w górę i zdecydowanie uspokoili kibiców i trenera, że tutaj w Kopenhadze mogą powalczyć FCK-o jak najlepszy wynik. Pierwsze zapiski szkoleniowca gości. Do dzisiaj mamy starcie duńskiej myśli szkoleniowej. Tak jak mówiłem, Jakob Nestrup był członkiem grup młodzieżowych. On prowadził grupy młodzieżowe drużyny z Kopenhagi, kiedy Brian Priske był asystentem Stale Solbakena w 2016-2017 roku tutaj w Kopenhadze. Młody trener, 35-letni dopiero, jak Brian Priske był trenerem w FC Kopenhaga, to był 2018. Oj, uwaga, jest dośrodkowanie, zagranie do Sorensena, troszkę wybił z rytmu Sorensena, tutaj jego rywal, no i rozpocznie od bramki za chwilkę Peter Widal-Jensen. Patrzymy, jak to wyglądało. Stawcie dwóch Sorensenów zobaczyliśmy w polu karnym Sparty Praga. Tutaj troszeczkę pan przysnął, bo widział, że Sorensen chodzi za plecy Sorensena, tego Sparty, i troszeczkę się zatrzymał, odpuścił. Sorensen zwlekał i dlatego ta piłka była uderzona niecelnie i to trwało bardzo, bardzo długo, ale tutaj muszą uważać na takie piłki za plecy i tutaj wydaje mi się, że Panek powinien od razu schodzić do prawej strony, nie odpuszczać, nie czekać, co zrobi jego kolega z zespołu, bo był troszeczkę za daleko. Powinna być asekuracja.
No ale głęboko są ustawieni piłkarze z Sparty Praga. Trudno zaskoczyć się jednak tymi takimi zagraniami za linię obrony. Tutaj pewnie będą starali się wyciągać jak najbardziej środkowych obrońców gospodarzy. Teraz Mejdr ratował piłkę, ale zagrał ją prosto pod nogi Kamila Grabaj. Tak, no tutaj linia obrony, oczywiście pomijając Kala, który przyszedł z nowym piłkarzem, bramkarzem, nowym bramkarzem, i Panak, i Sorensen, i Krejci, i Sadilek, i Kairinen, i Mejdr, i Zeleny. To są piłkarze, którzy w zeszłym sezonie wychodzili po stałym składzie, zdobyli mistrzostwo. Są piłkarze zgrani, to są to piłkarze, którzy potrafią grać w obronie, potrafią się bronić, są blisko siebie. No zobaczymy, jak dzisiaj to będzie funkcjonowało, bo tak jak powiedziałem, to jest przeciwnik, gdzie jeszcze Sparta, bo jak wiemy, w tamtym sezonie Sparta w europejskich pucharach zawiodła na całej linii, odpadła w pierwszej fazie rozgrywek. Uwaga, jest uderzenie z dystansu, ale nie musiał interweniować Widar. Więc no, będziemy się przyglądać, ale tak jak powiedziałem, wymienimy piłkarzy, którzy naprawdę, przede wszystkim ta trójka obrońców, po prawej stronie Mejt, po lewej stronie Zeleny, nie jest im obce, a w obronie to są obrońcy, którzy grają już wiele, wiele lat, a przede wszystkim w tym zestawieniu grają już drugi sezon. A Lukas Leraguer od 2020 roku w FC Kopenhaga przyszedł z Genoi, w zasadzie wrócił do Ligi Duńskiej. On był w Bordeaux, był w Genoi, ale ta przygoda już we Włoszech niezbyt wyszła byłemu reprezentantowi Danii. No i teraz jest znowu piłkarzem FC Kopenhaga, w tym sezonie jeszcze bez gola, ale on gwarantuje bramki w każdym sezonie, więc bardzo często próbuje strzelać z dystansu, bo to jeden z jego największych atutów. Będzie próbował takich rozwiązań, bo jeżeli zespół się broni, trzeba albo pograć szybciej piłką, albo czekajmy, bo teraz szybko pograli piłką w akcie z Kopenhagi. Czy będzie dośrodkowanie Jelekta? Było, ale zablokowane przez przeciwnika i w 26 minucie będzie rzut rożny. Pan znaleźliście do tej sprawy. Widzimy, że Krejci od razu do środka, asekuracja, no tak jak to powinno wyglądać właśnie w tym przypadku i tak było. Bardzo dobre zachowanie Krejczego. Asekuracja do środka, Panak schodzi do lewej strony. Wszystko zagrało. A i oko kamery na Denisa Wawro, reprezentanta Słowacji. Dośrodkowuje Gonsalves. Nie przechodzi jednak piłka zawodników Sparty Praga. Wraca do Gonsalvesa. Rasmus Falk. Gonsalves. Tylko 2 miliony euro dała Kopenhaga za Gonsalvesa. Uderzenie z dystansu. Wawro, on też słynie właśnie z tych strzałów z dystansu, ale tutaj tego nie potwierdził. On nieprzygotowany zupełnie strzał. Miał dużo czasu, mógł spokojnie rozwiązać to, zagrać jeszcze do boku, ewentualnie dostać zwrotną piłkę, ale to nie było przygotowane uderzenie. To było spod nogi, to było 30 metrów, więc tutaj nie bardzo zła decyzja Wawro. Cała Kopenhaga chwalona za ostatnie mecze, za 3 mecze ligowe, za występy też w pucharach, ale Denis Wawro akurat był krytykowany przez Tomasa Gravesena, legendę duńskiej piłki, ale mam wrażenie, że tak troszkę na wyrost, że po 5 meczach to trudno tutaj kogoś krytykować, że trzeba jednak zaufać piłkarzowi, który wrócił do Kopenhagi w tamtym sezonie, no i przyczynił się do mistrzostwa. Jelert. Przewraca się po karnym Gonsalves, od razu wrzawa na trybunach. Bardagi. Teraz on przy piłce. Bardagi, uderzenie z prawą nogą, broni Vindal, ale było groźnie, ale odbija piłkę instynktownie do boku Vindal, ale odgwizdany spalony. Tak, ale tutaj błąd, wydaje mi się, znowu Panaka, to jest za późna reakcja. Odskoczył od niego napastnik, Panak został, dał się odwrócić. Spójrzmy na to, co się wydarzyło w tym momencie. Proszę zwrócić, dopiero teraz był ruch Panaka do piłkarza Kopenhagi i to już było za późno. Miał dużo miejsca, aby uderzyć światło bramki. Tak też zrobił, był offside, ale to było niebezpieczne. Tutaj Panak musi wyciągnąć wnioski, musi zdecydowanie szybciej ruszyć na blok, na bliżej tego napastnika, aby ten napastnik nie mógł uderzyć na bramkę. Utrudniał interwencję Vindalowi El Younoussi, który gdzieś wszedł w linię strzału, no ale i tak Vindal wpisał się bez zarzutu. Pierwsza żółta kartka w tym meczu, Rasmus Falk ukarany, jeśli dobrze zauważyłem, przez Benoît Bastiena. Leży na murawie Mejdr. Oczywiście decyzja francuskiego arbitra nie spotkała się z zachwytem na trybunach Parken.
zaatakował łokciem rywala Rasmus Falk. No właśnie, ten łokieć to jest właśnie problem. Łokieć byłby na dole, nie byłoby żółtej kartki na pewno, no ale cóż, tak to jest. Piłkarze walczą o piłkę, piłkarze te łokcie pracują, pracowały zawsze i pracować będą. Teraz przepisy się zmieniły i każde takie zagranie musi być karane żółtą kartką. Popędzili do swojej ławki piłkarze Sparty Praga, pewnie po uwagi od sztabu trenerskiego. Jedni i drudzy. No, ciekawe, czy będzie mniej dalekich podań od Kamila Grabary, bo bardzo, bardzo mocno dominują te długie piłki, a na razie niewiele z nich wynika. No tak, najgroźniejszą sytuację stworzyli sobie goście, gdzie miał stuprocentową sytuację Haraslin. Powinien to wykorzystać. No. FC Kopenhaga musi zacząć grać szybko piłką. Musi grać szybko piłką po ziemi, żeby jak chcą rozbić tą obronę, tą sztywną obronę zespołu Sparty. Bo długie piłki, tak jak już podkreślałem na początku, przez Grabarę czy przez któregoś z obrońców, no, nie przynoszą za wiele skutku, bo obrońcy są naprawdę, którzy potrafią grać w powietrze. Ladislav Krejci. Zagranie krosowe na prawą stronę, ale ta piłka nie odchodziła od pola karnego. Kamil Grabara dobrze to wszystko ocenił. Tym razem poszukiwanie Eliunosiego. Ale widzisz, też ta piłeczka była nie grana blisko, tylko na środek boiska. Nie ma zaufania do obrońców, czy ci obrońcy nie chcą tej piłki. Oczywiście Spartanie podeszli wysoko, tak, zdecydowanie, ale widzieliśmy też z drugiej strony, Winkal też miał taką sytuację, że Kopenhaga podeszła wysoko, a jednak mimo tego próbowali grać i wyszli z tego. To sam powiedziałeś, że ta piłka grana w środek była niebezpieczna. No, ale widzisz, może dlatego nie ma zaufania do swoich kolegów. Błąd Dixa w wyprowadzeniu. No najprawdopodobniej dlatego, że nie mają umiejętności czysto technicznych obrońcy, więc tutaj jest być może zalecenie trenera. To jest prosta piłka, prosty błąd, prowadzenie piłki. Proszę zwrócić uwagę. Odbiła się jak nie powinna się robić. No mam wrażenie, że jest troszkę nerwowości w piłkarzach z Kopenhagi w tym dzisiejszym meczu, że Prożanie mają troszkę mniej te nogi spętane, ale za chwilkę to wszystko może się zmienić. Wawro dośrodkowuje. Nie minęła ta piłka jednak grającego na środku obrony Panaka. Krejci. On nie panikuje. Bardzo ładna asysta w spotkaniu ostatnim ligowym, chyba przy golu Wisnera. Tak, Krejci naprawdę to jest piłkarz, który jakby nie kontuzję, ten piłkarz na pewno już byłby. Uwaga. Jordan Larsson. Wycofanie na 20 metr. Lerager. Sorensen, dośrodkowanie, Bardagi, poprzeczka! Dużo szczęścia po stronie Sparty Praga. Powinien to skończyć dużo lepiej Bardagi. Tak, to była doskonała piłka z boku dogrywana do środka. Tutaj obrońcy nie zareagowali w ogóle. To była piłka między obronę a bramkarza. Rewelacyjna piłka. Tutaj Panak złamał linię troszeczkę i nie byłoby na pewno spalonego. To powinno być 1-0 po strzale Runego Bardagiego. On ma 17 dopiero lat, a już jest reprezentantem Szwecji do lat 21. Gra tam regularnie, no i szykuje się nam naprawdę duża kariera tego Szweda o syryjskich korzeniach. No tak, 17-letni piłkarz, no już w tym sezonie ma dwa gole, trzy kolejki, dwa gole, więc no to jest naprawdę talent. A wracając do Krejciego, kontuzje, które ten piłkarz miał w swojej karierze, a przecież to jest dalej bardzo, bardzo młody piłkarz, 24-letni. Na pewno, jeżeli by nie kontuzje, ten piłkarz byłby zdecydowanie w innym miejscu dzisiaj. Chociaż tak jak wspominałem, w zeszłym sezonie był najlepszym piłkarzem Ligi Czeskiej, także taki przywódca, taki piłkarz, który naprawdę ma umiejętności grania w ofensywie, przede wszystkim tutaj w defensywie, ale w ofensywie, jeżeli tylko się podłącza, potrafi rozegrać piłkę, potrafi, już podkreślaliśmy, potrafi grać głową doskonale. Naprawdę to jest też wielki talent, którego troszeczkę zahamowały kontuzje, ale życzmy piłkarzowi zdrowia przede wszystkim, a na pewno, jeżeli tylko to będzie, to też usłyszymy jeszcze.
No i też umiejętności przywódcze Ladislava Krejciego. On jest kapitanem drużyny Sparty Praga. Duże zaufanie i od Briana Priske, i też od poprzednich szkoleniowców. O, teraz niedokładnie, mam wrażenie, podał do Zelenego. Troszkę za bardzo do boku. Chyba nie teraz błąd przy wyprowadzeniu piłki. Sparta podchodzi, wyżej, Sparta nie daje grać i tutaj piłkarze Kopenhagi. O, teraz to był zalążek dobrej akcji, ale przeczytane to podanie Larssona przez Panaka i jest Kukta do prawej strony boiska. Mejter, dośrodkowanie na 15 metr, jest zgranie, jest Karasnin. Sprzątnięta piłka sprzed jego nosa i okazja do kontry dla gospodarzy. Jordan Larsson wybrał lewą stronę boiska. Tutaj jest Elionosi. 5-5. Teraz wychodzą piłkarze FC Kopenhaga. Szansa na uderzenie. Niecelnie jednak Elionosi i po tej akcji nie będzie zagrożenia. Tak, mieli doskonałą możliwość do przeprowadzenia szybkiej kontry i to zrobili. To uderzenie było niecelne, ale Sparta też wcześniej miała dobrą sytuację, lepiej troszeczkę jakby Sadilek tą piłkę mocniej piętą ruszył, a on za lekko do Harasina. Harasin był za daleko. Ale dobre podanie od Mejdra, takie w stylu Łukasza Piszczka z najlepszych lat. Teraz Karasnin, wycofanie i ratuje Sorensen. Dużo błędów w defensywie FC Kopenhaga w tej pierwszej połowie. Nie dziwię się opinią fachowców Danii, że Wawro jest krytykowany po tych trzech kolejkach. Proszę zwrócić uwagę. Oj. No to jest błąd, straszny wielbłąd. Tutaj znowu Sparta mogła wykorzystać sytuację, no ale to już nie pierwszy błąd, już drugi błąd tego piłkarza. Uderzenie też nieprzygotowane, a niepewnie, zdecydowanie niepewnie Wawro na razie prezentuje się w zespole Kopenhagi. No i stały fragment gry wreszcie ma Sparta pod polem karnym CEP Kopenhaga. 36 minuta. Grabara wyszedł do tej piłki, wybita futbolówka za pole karne. Jeszcze Zeleny, ale tutaj już nie było szansy, żeby tę akcję kontynuować pod polem karnym FC Kopenhaga, ale cały czas nerwowo w defensywie gospodarzy uratowała jednak pozycja spalona jednego z gości ekipy z Kopenhagi. Na pewno Brian Priske wie doskonale, ma rozpracowany zespół Kopenhagi, widział, oglądał, wie doskonale, że tam w tej defensywie nie jest za różowo, więc jest piłkarze Sparty mają zadanie podchodzić jak najwyżej, proszę zwrócić uwagę, bo piłkarze w obronie przy wyprowadzaniu piłki się gubią i na pewno w przerwie meczu też będzie naciskał na to, żeby właśnie takie wysokie granie, żeby piłkarze musieli tę piłkę uderzać jak najdalej od swojego pola karnego. Twardo grają w defensywie w tych pierwszych minutach tego spotkania, w tych pierwszych 35 minutach piłkarze Sparty Praga. Teraz znowu troszkę pomagał sobie rękoma Panak, ale na razie przymykał Kopenhaga Bastien na te takie twardsze zagrania. Troszeczkę brakuje mi dzisiaj Haraslina, to co mówiłem, chwaliłem tego piłkarza za trzy pierwsze kolejki Ligi Czeskiej, a tym razem niestety wygląda troszkę słabiej. Poza tym ta pierwsza sytuacja, którą miał, tą setkę, jakby ją wykorzystał, myślę, że nabrałby pewności siebie. Teraz po tej sytuacji widzimy, że no nie wygląda. Ja oczekuję więcej od niego. Ja wiem, jak ten piłkarz może grać. Zresztą pamiętamy go z Lechii Gdańsk, był młodszy, a teraz nabrał doświadczenia. Wygląda zdecydowanie lepiej, prezentuje się lepiej. I ja też oczekuję od tego piłkarza więcej. Czy tym razem będzie odgwizdany faul? Nie. I do tego aut dla drużyny gości. O, Parken nie polubi po dzisiejszym meczu Benoita Bastiena. Nie, tutaj nic nie było. Wydaje mi się, że sędzia na razie prowadzi ten mecz nieźle. Nie ma tutaj złośliwości. Jest twarda, zdecydowana walka. Zresztą Priske tak ustawia zespół. Priske w tym sezonie, ja nawet chwaliłem zespół Sparty w ostatnim spotkaniu z Spardubicami, gdzie mieli wynik 3-0. Tam nie było wybacz, tam nie było przepuść. Tam był kontratak, mamy żółtą kartę dla Fuchty. Mają 3-0, walczą tak jakby było 0-0. I tu pokazali charakter, pokazali to, co wmawia, to wpaja im Brian Priske. I dzięki temu ta Sparta zdobyła to mistrzostwo. Z meczu na mecz grając właśnie taką piłkę zdecydowaną i piłkarze walczą od samego początku. Przystanie nawet, tak jak powiedziałem, wygrywając 3-0,
Tam nie ma odpuszczania nogi. Mówił przed dzisiejszym meczem Jakub Nestrup, że nastawia się jego drużyna na twardą walkę, że Sparta właśnie będzie próbowała tą fizycznością wygrać ten dwumecz. Rasmus Falk prostopadla, ale tutaj świetnie ustawiony Ladislav Krejci, który opuścił defensywę, ale zrobił to skutecznie. Mejdr. Teraz on troszkę nieodpowiedzialnie. On za chwilkę może dostać żółtą kartkę. Był chyba faul. Nie, teraz był faul. Tak, teraz powinien chyba arbiter odgwizdać rzut wolny. Troszkę teraz kopaniny na stadionie, który głosił Euro 2020. Znowu ostro w środku pola. I znowu nie używał gwizdka arbiter. Musi uważać Dix. Grabara. Naciska go Jan Kuchta. Oj. Wreszcie sytuację dalekim wykopem. Bramkarz powoływany do reprezentacji Polski. Znowu ostro. Tym razem Panak. Oj. To było bardzo ryzykowne i to jest okazja na kontrę dla ekipy z Kopenhagi. Ale szybko środkowi pomocnicy doskakują do Kopenhagen. No i w ten sposób uniemożliwiają ten szybki atak. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, teraz piłka zagrana do Grabera i żaden z obrońców nie daje mu wyboru. Po prostu zagrana i wybijaj, chłopie, jak najdalej, bo ja nie będę wychodził, bo nie umiem, nie chcę, nie wiem. Przecież dostał piłkę, żaden obrońca miał miejsce, żeby wyjść do prawej strony, żeby Grabara miał wybór zagrać do swojego partnera. Nie, zagrał, zatrzymał się jeszcze za plecami punkty, więc Grabara nie miał żadnego wyboru, musiał tą piłkę wybijać jak najdalej od swojej bramki. No, tak jak mówisz, tak jak mówiłeś wcześniej, że obrońcy nie czują się, obrońcy Kopenhagi nie czują się dobrze przy wyprowadzaniu piłki i tak teraz to potwierdzają. A może świadomie postawił na fizyczność jednak w defensywie dzisiaj szkoleniowiec gospodarzy. On mógł wybrać inaczej, mógł wybrać Lunda między innymi na środek defensywy. On może dałby więcej opcji do rozegrania piłki, a tak Wabro i Dix na razie nie imponują w tym wyprowadzeniu. Pędził prawą stroną teraz Mejdr, ale piłki nie dostał. Trzeba taka piłka, widzimy, że Kuchta się denerwuje. Poczekaj, pograj jeszcze troszeczkę. Ładnie z tego wyszli, ładnie się utrzymali przy piłce i Birmanczewicz niepotrzebnie szukał dalszego słupka. Tam był tylko i wyłącznie Harasling. Na pewno duże problemy z tym, żeby tą piłkę przejąć. Po tej akcji, kiedy Harasny mógł trafić do siatki, to Birmanczewicz nam troszkę znikł i niewiele mamy dobrego w jego wykonaniu. Wypożyczony z Tuluzy do końca sezonu jest Birmanczewicz, reprezentant Serbii, wychowanek Partizana Belgrad. Odchodził do Tuluzy jako gwiazda Ligi Szwedzkiej, ale tam wchodził tylko z ławki, no i teraz szuka szczęścia w Pradze. Teraz kolejna okazja, właśnie Birmanczewicz, prawa noga i prosto w sektor zajmowany przez tych najbardziej zagrożonych kibiców FC Kopenhaga. Tak, brakuje teraz, brakowało, proszę zwrócić, dostał piłkę i w tym momencie powinien zagrać do Kuchty. Przyjął to za drugim, za trzecim razem, trzecie dotknięcie, już Kuchta był na pozycji spalonej, Birmanczewicz to widział, zdecydował się na strzał. Brakowało właśnie tej szybkości, przyjęcie, od razu zagranie prostopadłej piłki do Kuchty, byłoby to rewelacyjne zagranie. Myślę, że jest sytuacja stuprocentowa. Tak się nie stało. Decyzja o strzale też dobra. Tylko strzał niecelny. 6-1 na razie w strzałach dla drużyny z Kopenhagi. Niewiele na razie Sparta Praga tych strzałów podaje. Dopiero to był pierwszy przed chwilką, no ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, najgroźniejsza sytuacja niezakończona strzałem Karaslina, bo została mu wbita w ostatniej chwili piłka spod nóg. Zielony, Karaslin naprzeciwko siebie ma rodaka Denisa Wawrę i podał piłkę prosto w ręce Kamila Grabary. Możliwość. Jedyne co mógł zrobić, to piłkę przerzucić nad Grabarą na dalszy słupek, to nie wyszło, bo był Wawro bardzo blisko. Widzimy, jak podchodzą wysoko piłkarze Sparty. Gospodarze nie mogą sobie z tym poradzić, gospodarze muszą tą piłkę, próbują ją wybijać, też niekiedy to nie wychodzi, nie ma podejścia środkowych pomocników, nie ma
zabrania piłki od obrońców, większej na siebie odpowiedzialności. Troszeczkę mi tego brakuje, jeżeli chodzi o Kopenhagę. Atmosfera top na trybunach jak na razie. Piłkarze toczą bardzo twardy, zacięty bój na murawie. Z błędami środkowych obrońców gospodarzy Karasin. Karasin na lewą nogę. Jeszcze jest Jan Kuchta. Nie ma gola. I kolejna bardzo dobra okazja gości. O, Kuchta w spotkaniu ligowym zmieścił piłkę gdzieś między nogami golkipera Pardubis, ale tutaj Grabarę było trudniej pokonać. Spalonego nie było. Dix, zwróciłeś uwagę, co zrobił Dix, nie trafił, prosta piłka, nie trafił z powietrza, proszę zwrócić uwagę, to jest kolejny wielbłąd środkowego obrońcy. Tutaj Harasin się zatrzymał, bo miał dwóch przeciwników i jeszcze Kuchta się znalazł. To co mówimy, potrafi się znaleźć, wie o co chodzi, wie jak się zdobywa gole. Teraz nie wyszło, troszeczkę to było za duży kąt, próbował prawą nogą, ale dobre wyjście Grabary, oczywiście skrócenie pola i mamy dalej 0-0, ale jak tak dalej będzie i środkowi obrońcy Wawro, Dix będą popełniać takie wielbłądy jak w tej pierwszej połowie, no tutaj kwestia czasu jak padnie gol. No ale trudno będzie sobie wybaczyć piłkarzom to, że nie wykorzystali tych błędów na pewno piłkarze FC Kopenhaga, bo może w drugiej połowie już takie się nie przydarzą. No ale widzimy, że no nie było przypadkiem to, że oni stracili 3 gole z mistrzem Islandii. Nie, teraz widzimy to doskonale, jak prezentują się obrońcy, więc tutaj trener, pewno trener w szatni będzie miał dużo do, oczywiście trener mistrzów Danii będzie miał dużo do powiedzenia, bo nie jest zadowolony na pewno z gry, przede wszystkim gry defensywnej przy wyprowadzaniu piłki, czy nawet w takich prostych rzeczach, że jest dłuższa piłka zagrana i obrońca nie trafia w tą piłkę albo gdzieś tam zostaje pod nogą i piłkarze z Sparty przechwytują, nie wykorzystują tych sytuacji, a już powinni przynajmniej jedną z nich wykorzystać. Próbował teraz dalekiego zagrania Wawro, ale kompletnie mu ono nie wyszło i prawą stroną rusza Mejd. Birmanczewicz, próba prostopadłego zagrania do Mejdra, ten przewrócił się w polu karnym, ale mowy o rzucie karnym nie ma. No to za wcześnie zagrana ta piłka, takie tak Mejd wszedł zdecydowanie, tutaj Mejd potraktowany przez Dixa dosyć ostro. Tak, Mejd wchodził w tą piłkę, ale to było zagranie za wcześnie. Mejd jeszcze nie był na takiej pozycji, żeby tą piłkę można byłoby mu zagrać i miał za daleko do niej, tutaj nie było miejsca, by on mógł dogonić. Tak jak powiedziałeś, gdzieś nam zaginął Birmanczewicz po tej pierwszej akcji meczu i te piłki przez niego grane parę dni temu w meczu ligowym wyglądało to zdecydowanie lepiej. Asysta, rozgrywał piłkę, pokazywał się, wyglądało zdecydowanie lepiej. Dzisiaj troszeczkę słabo. Dużo mówiło się o dobrej, ofensywnej grze obydwu drużyn przed tym spotkaniem. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy może mega dużo jakichś ładnych akcji ofensywnych. Natomiast miały obydwie drużyny swoje okazje. Poprzeczka Runego Bardagiego obecnego na naszych ekranach. Harasin miał najlepszą okazję dla ekipy gości. Na razie 0-0, a my do Kopenhagi wrócimy za kilkanaście minut. Sponsorami UEFA. Wracamy na stadion Parken w Kopenhadze do przerwy bez bramek w spotkaniu, które może wyłonić rywala Rakowa Częstochowa w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów w tak zwanej fazie play-off. FC Kopenhaga trafiła poprzeczkę za sprawą Runego Bardagiego, ale Sparta też odgryzała się bardzo groźnie po błędach defensywy gospodarzy. No i to były najlepsze okazje Sparty właśnie po tych pomyłkach Wawry czy Dixa, no ale ani jednego celnego strzału po stronie Sparty. Też muszą tutaj być troszkę bardziej wyrachowani pod bramką gości, żeby tutaj wywieźć dobry wynik. Tak, powinni tutaj prowadzić, wydaje mi się, mieli tylko temu sytuację.
Może tak. Ja oczekiwałem na pewno lepszej gry od gospodarzy, od FC Kopenhaga, że pokażą taką piłkę naprawdę no, ciekawą. Zresztą to jest uczestnik Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu, więc no, tutaj byliśmy nastawieni na to, że FC Kopenhaga będzie tutaj dominować, będą chcieli tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. Na pewno chcą, ale to im nie idzie. Dlaczego? Dlatego, że Sparta jest dobrze ustawiona, dlatego, że Sparta naprawdę gra niezłą piłkę. Ja osobiście no, jestem zadowolony, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o postawę jako całość zespołu Sparty, bo mogli wykorzystać sytuację właśnie ten pan Varas, nie miał stuprocentową sytuację. Lepsze dogrania, jeżeli tylko Birmanczewicz, ta forma byłaby dzisiaj taka jak z meczu z Pardowicami, na pewno jedną czy dwie te piłki byłyby lepiej dograne. Więc no, Sparta gra na niezłym poziomie, Sparta jest dobrze ustawiona, defensywa w miarę bardzo dobrze się prezentuje, więc jeżeli będzie to tak wyglądało jak w pierwszej połowie, to uważam, że Sparta ma w tym meczu szansę na to, żeby wygrać tutaj nawet zwycięstwo, ale muszą ten poziom utrzymać, muszą zmuszać zespół w Kopenhagi do tego, co gra w pierwszej połowie, czyli najlepiej długie piłki, podejście jak najwyżej, żeby ci piłkarze z linii obrony grali jak najdalej od bramki. A wydaje się, że Sparta ma lepszą kontrolę nad tym spotkaniem po prostu, że więcej nerwowości też jest w poczynaniach drużyny z Kopenhagi. Obydwie ekipy rozpoczynają tę drugą połowę w takich samych zestawieniach. W bramce gospodarzy Grabara, dalej Jelert, Wawro, Dix, Sorensen w linii obrony, Falk, Lerager, Gonsalves w linii pomocy, Bardag i Eliunus i Larsson to już linia ataku. Z kolei Sparta Praga, Windal, Sorensen, Panak, Krejci, dalej Meidr, Sadilek, Kairinen, Zeleny, przed nimi Birmanczewicz, Karastin, no i z dziewiątką Kuchta jako najbardziej wysunięty piłkarz. Teraz zaprzepaścili kopenhażanie okazję do zagrania piłki na lewą stronę boiska. Eliunusi wychodził dobrze na pozycję, ale nie dostał piłki w tempo. Widzimy, jak pracują piłkarze Sparty, przesuwają mocno biegają, mają problemy z piłkarze FCK, żeby ograć tą linię środkową. I Sadilek, i Kairinen zabezpieczają całą tą linię środkową, całą tą linię, mam na myśli i Birmanczewicza, i Kuchtę, i Haraslina, także ten środek mają zabezpieczony. Poza tym, tak jak zwróciłem na to uwagę, są blisko siebie, wykluczają możliwości grania do boku, bo jest przesunięcie, jest zdecydowanie przede wszystkim, jeżeli chodzi o Sparty, jest zaangażowanie w 100% i tutaj gospodarze mają z tym, na razie przynajmniej, mają z tym duży problem. Ale to chwała właśnie piłkarzom Sparty, że tak są dobrze ustawieni. Przede wszystkim realizują założenia taktyczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało do końca tego spotkania. Teraz zdecydowanie podeszli pod pole karne rywala gospodarze, ale łatwo wychodzą Prażanie. Widzimy, nie boją się, wierzą w swoje umiejętności, mają te umiejętności, korzystają z tego, wyprowadzają piłkę od tyłu i dzięki temu, i teraz słabe zagranie Birmanczewicza, słaby mecz tego piłkarza w dzisiejszym spotkaniu, w przeciwieństwie do Kopenhagi. Kopenhaga te piłki gra długie, boją się wyprowadzać w ten sposób, jak to zrobiła Sparta, dlatego trzeba podkreślić, że tutaj piłkarze Sparty wierzą w swoje umiejętności i robią to nieźle. Zresztą Windhal daje tą pewność siebie, on sam, widzieliśmy, zagrał dosyć niebezpiecznie, było blisko przedmiotu tej piłki, no i nie boi się grać. No raczej bez wielkiego zagrożenia pod bramką Grabary, tak żeby musiał interweniować Kamil Grabara. Bezcelnego strzału Sparta Praga w tej pierwszej połowie spotkania, ale Grabara dwa razy co najmniej dobrze skrócił kąt, zmusił do błędu piłkarz Sparty Praga. Sorensen mówił przed tym dzisiejszym meczem na konferencji prasowej, że duża grupa znajomych pojawi się, żeby kibicować mu w tym spotkaniu. Piłkarz urodzony 300 km od Kopenhagi, rozegrał jeden mecz na poziomie dorosłym w Danii, a teraz znowu gorący pole karny FC Kopenhaga. Krejci. Jelert teraz odpuścił tą piłkę. Widzieliśmy, że liczył na swojego jednego ze środkowych obrońców. Nie wiem, czy to był Wawro, czy Dix. A za plecami jego był Haraslin, także niewiele brakło, a Haraslin mógł tą piłkę przechwycić. Małe tutaj niezrozumienie, jeżeli chodzi, a może tutaj to będzie bardziej widoczne. O, w tym momencie odpuścił Jelert i Wawro przechwycił tą piłkę. A mało na razie wejść ofensywnych, tych bocznych obrońców FC Kopenhaga, i Sorensen i Jelert raczej trzymają się własnej połowy boiska.
raz Sorensen gdzieś pojawił się w polu karnym rywala, ale wtedy powstrzymany został przez innego Sorensenu, przez Asgera Sorensena. Dalekie podanie do Kuchty. Przepchnął Ediksa. Zeleny. Wraca piłka do Zelenego. Kairinen. Piłkarz z przeszłością w lidze duńskiej. Też mówił w jednym z wywiadów, że grał tutaj całkiem niedawno na parken w spotkaniu reprezentacji Finlandii z Duńczykami. Tam Finowie przegrali 1-3. A teraz Zeleny, szansa na dośrodkowanie i rzut rożny dla gości. Kairinen przecież w Midtjylland występował. Że zna doskonale te tereny. Zresztą to, co mówiłem przed spotkaniem, Sorensen, Windka, Kairinen, piłkarze, którzy, no przede wszystkim również i Hoyer, który grał w FC Kopenhagę, jest wychowankiem tego klubu, jest kontuzjowany i nie może dzisiaj występować. No to jest paru piłkarzy, którzy znają ten teren, wiedzą jak liga duńska wygląda. Roi się od tych duńskich wątków w drużynie z Pragi, sztab szkoleniowy Briana Priskie też złożone z ludzi Duńczyków. Jest tam m.in. Lars Friis, asystent szkoleniowca. Są też byli pracownicy FC Kopenhaga. A także dla nich to dzisiaj na pewno wyjątkowe starcie. Głęboko teraz czterech piłkarzy. Sparty, dośrodkowanie równie głębokie. Meijer z dystansu. Grabara odbija do boku. Jeszcze będzie okazja, ale rozpocznie od bramki Grabara. Efektownie to zrobił reprezentant Polski. Nie było celnych strzałów, ale jak już jest, to naprawdę bardzo dobre uderzenie Meijera i doskonała interwencja polskiego golkipera. Taka na notę na pewno parada Kamila Grabara, ale tutaj musiał się sprężać jak kot między słupkami Grabara. No, na notę na pewno, ale to było dobre uderzenie i dobra interwencja. Niebezpieczny strzał, więc Grabara musiał tutaj się sprężyć. Bardaghi nie trafił w piłkę, ale jest jeszcze Leraguer. Sorensen. O, łatwo chciał nabrać Birmanczewicza, ale Birmanczewicz mimo młodego wieku to jest piłkarz już z dużym bagażem doświadczeń i poradził sobie z lewym obrońcą gospodarzy. Tak, bardzo łatwo tutaj. Odebrał piłkę Sorensenowi. A mam wrażenie, ogólnie oglądając to spotkanie, mamy już drugą połowę. Piłkarze Sparty prezentują się technicznie lepiej od zespołu gospodarzy. Tak jak powiedziałeś, że jest to jakby jakieś zdenerwowanie, ale no to jest profesjonalna piłka nożna, to jest profesjonalny sport. Tutaj zdenerwowanie się zostawia w szatni, w domu, w szatni, na meczu, jak się wychodzi, to już nie myślimy o niczym innym. Tutaj wygląda na to, tak jakby zespół Kopenhagi był troszeczkę spięty. No tak naprawdę pierwszy poważny test w tym sezonie dla drużyny z Kopenhagi, ale dla Sparty także. To jest wyjątkowa sytuacja. Kamil Grabara wybił piłkę na aut, pokazując, że leży na murawie Leraguer. Cierpi były piłkarz Bordeaux. Chyba trzymał się za kolano Leraguer. Być może będzie potrzebna zmiana. Ma dużo ciekawych piłkarzy na ławce rezerwowych. Szkoleniowiec FC Kopenhaga. Jest między innymi wspomniany przeze mnie Viktor Claesson. Jest również para Heilundów, młodsi bracia Rasmusa Heilunda. No i zobaczymy może, który z nich pojawi się na murawie, ale jest też Oskarsson, jest Ashuri, bo tam roi się naprawdę ciekawy gracz. Tak, jeden i drugi trener ma możliwości zmian i te zmiany, które będą dokonywać trenerzy, tutaj nie powinno być różnicy między piłkarzem, który schodzi, a piłkarzem, który wchodzi, nie powinno być obniżenie poziomu. No, mówimy tutaj o eliminacjach Ligi Mistrzów, jest już to trzecia runda, więc kluby, które tam się znajdują, powinny mieć szerokie kadry i te kadry wyrównane. I tak też jest w przypadku jednego i drugiego zespołu. Przechodzi teraz piłka za linię pomocy FC Kopenhaga. Wybija na aut Dix, strzelił ostatni gola w ligowym meczu z Randers. Dzisiaj dostał szansę od pierwszej minuty. No tutaj trener Brian Priske też konsultuje ze swoimi asystentami, co tu zrobić, żeby jeszcze tą grę ulepszyć. Jest 0-0, oczywiście ten wynik jest dobry, no ale to jest dwumecz i
i wszystko jest jeszcze otwarte. I jeden, i drugi trener na pewno już mają w głowach jakieś posunięcia, jakieś zmiany. Oczywiście to wszystko może zmienić jakaś kontuzja, wypada zawodnik i trener musi zmienić koncepcję, ale jeżeli nic nie będzie, to na pewno każdy z nich ma ułożony plan w głowie, jak to zrobić w drugiej połowie, żeby polepszyć grę swojego zespołu. Dix, poszukiwanie Eliunosiego, nie popełnia błędu Sorensen. Dobrze się ustawia Sorensen, dobrze się ustawia Krejci, zresztą cała linia obrony i Panak również poza dwoma w pierwszej połowie takimi małymi błędami, oczywiście nic z tego nie wynikło, ale poprawił swoją koncentrację i wygląda to nieźle, także widzimy, że piłkarze Sparty spokojnie każdą piłkę długą przechwytują, ustawiają się odpowiednio, przewidują, gdzie piłkarz Kopenhagi może tą piłkę posłać. No i efektownie wyglądała ta akcja Sparty do pewnego momentu. Bardzo efektownie wyglądała każda kolejna bramka przed kilkoma dniami z Pardubicami, ale teraz to efektowne nie było. Stracili piłkę goście, pędzą teraz piłkarze w białych koszulkach. Prostopadłe zagranie, ale nie doszedł do piłki Gonsalves. Tutaj błąd popełnił Sadilek Stał. Może będzie powtórka. Sadilek Stał nie chciał tej piłki. Cały czas prowadząc piłkę, mówię tutaj o kapitanie zespołu Krejcin, wyprowadzał i pokazywał ręką do Sadilka, żeby wyszedł na pozycję, bo chciał zagrać tą piłkę do środka. Sadilek nie reagował, dostał tą piłkę. O, właśnie, wcześniej było pokazywanie przez Krejczego, żeby przeszedł do środka. On tą piłkę mu zagrał, wręcz zagrał mu na konia i poszedł kontratak. Bardzo niebezpieczna sytuacja. A teraz już nie ma czasu na powtórkę, bo będzie kolejna akcja Sparty. Jeszcze raz rzut rożny mają goście. Wściekły jest teraz Jelert, powoływany już do reprezentacji Danii, ale na razie nie zadebiutował w pierwszej drużynie narodowej duńskiej. Będziemy mieli pierwszą zmianę w zespole Kopenhagi. Widzieliśmy jeden z piłkarzy przygotowany do wejścia. Tak, to chyba Ashuri był przygotowany do tego, żeby pojawić się na boisku. Ciekawą zmianę zaliczył w spotkaniu z Brejda w ligtym rewanżowym. Wszedł na murawę w 28 minucie, a już w przerwie z boiska schodził, a jeszcze w międzyczasie zdążył strzelić gola. To ciekawe. 57 minuta, jeszcze zanim ta zmiana, to rzut rożny dla Sparty. Cały czas głęboko są piłkarze w tych czerwonych koszulkach. Kuchta przepychany przez rywali. W powietrzu teraz zawieszona piłka i jest faulowany przed polem karnym Diogo Gonsalves. Blisko teraz Panek był tego, żeby tą piłkę uderzyć. O, w tym momencie nie trafił jej, ale był wysoko. Mógł ją zdecydowanie lepiej, mógł się lepiej zachować. Powinien trafić tą piłkę głową. I mamy zmianę, pierwszą zmianę w zespole Kopenhagi. Schodzi z boiska ten, który mógł otworzyć wynik. W pierwszej połowie Rony Bardogi, Szwed, w jego miejsce Tunezyjczyk, Elias Ashuri. No tak, wymienialiśmy piłkarzy, którzy mogą się pojawić na boisku, ale Ashuri chyba nie wymieniliśmy tego piłkarza. No to widzą Państwo, no, trenerzy mają swoje wizje, swoje przemyślenia i my możemy tylko sobie porozmawiać na ten temat, który z piłkarzy może wyjść na boisko. No, mówił trener o Ashurim, że nie jest gotowy na rozegranie całego spotkania, że musi dojść jeszcze do pełni formy fizycznej. No i zobaczymy, jak dzisiaj się zaprezentuje w ciągu tych nieco ponad pół godziny. Dix. Teraz wreszcie troszkę więcej miejsca mają na wyprowadzenie piłki gospodarze. Sorensen. Teraz świetnie krąży piłka między gospodarzami. Jeller troszkę za plecy. Jeszcze Rasmus Falk. Pokazał się w środku Gonsalves. Zagranie za plecy. Eliunosi w środek. Nie zamknął tego Ashuri, a był blisko. Tak właśnie. To była pierwsza taka akcja w drugiej połowie. Właściwie w całym tym spotkaniu tak długo utrzymali się piłkarze Kopenhagi. Pograli tą piłką i widzimy efekty. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj będzie bardzo ładne techniczne zagranie. No i tutaj Ashuri jakby na ślizgu próbował
wchodzić w tą piłkę, może byłoby coś z tego i byłby gol. Ale mamy Sorensena, widzimy, że jednak tą kontuzję, którą miał, ten uraz, który miał przed ostatnim meczem ligowym, być może teraz się odzywa, być może są to skurcze, no nie wiemy co się wydarzyło. Na pewno trener Brian Priske cierpliwością, z niepokojem popatrzy na tą sytuację, bo Sorensen, a jednak będzie konieczna zmiana. Omówił na konferencji prasowej Sorensen, że on jest w pełni zdrowy, że po tej kontuzji nie ma śladu, ale wygląda na to, że jednak odzywają się problemy zdrowotne. Wiesz, w zeszłym sezonie Sorensen w paru spotkaniach schodził około 60 minuty z kontuzją. Wiele osób myślało, że już w następnym meczu nie zagra, bo jednak ten uraz jest. Wychodził znowu na boisko, grał, znowu schodził z kontuzją i tak to wszystko funkcjonowało w zeszłym sezonie. W paru spotkaniach oczywiście, nie w całym sezonie, bo to był piłkarz, który trzymał tą linię obrony. No ale teraz jednak znowu kontuzja się odnowiła i na boisko musi wejść Wittig. Zdążył odebrać nagrodę dla najlepszego obcokrajowca ligi za poprzedni sezon właśnie Sorensen, dla najlepszego obrońcy. No i dzisiaj przedwcześnie kończy to spotkanie. W jego miejsce Martin Wittig, urodzony w roku 2003. Ostatnio 90 minut w starciu z Pardubicami. On akurat nie schodził z boiska przedwcześnie. Jeśli dobrze widziałem, to Birmanczewicz też opuścił murawę, ale... Minczew wszedł na boisko. Tak, a Minczew pojawił się na murawie, więc to od razu podwójna zmiana w drużynie gości. Pół godziny gry jeszcze przed nami. Co najmniej pół godziny gry. Grabara. Pierwsza interwencja Wittiga. Dix. Sorensen. W środek. Chyba nie było tutaj spalonego. Wittig jeszcze raz z dobrą, skuteczną interwencją. Od razu zmuszony do wejścia na pełne obroty Wittig. On pewnie nie do końca się spodziewał, że dzisiaj tutaj pojawi się na boisku. Tak, ale Wittig jest ograny, Wittig jest pod grą. Grał całe te 90 minut w ostatnim spotkaniu. W zeszłym sezonie też sporo minut. Tutaj jestem troszeczkę zaskoczony Minczewem, bo do tej pory widzę 26 minut tylko w tych trzech spotkaniach. Nie był brany za mocno pod uwagę przez trenera, a dzisiaj w tak ważnym meczu wchodzi na boisko. Oczywiście słaba postawa dzisiaj Birmanczewicza. Prawdopodobnie to było spowodowane tym, że trener zdecydował się na Minczewa, który w zeszłym sezonie też naprawdę robi dobrą robotę przy każdym wejściu na boisko, taki super rezerwowy. K zespołowi nie szło, wchodził Minczew, zawsze rozruszał tą linię ataku, zrobił bardzo, bardzo dużo w tym, aby Sparta zdobyła mistrzostwo, ale w tym sezonie znowu gdzieś tam taka głęboka ławka, gdzieś daleko, bardzo daleko, dzisiaj dostaje szansę już w 60 minutach spotkania. Ależ może podobać się spokój piłkarzy Sparty Praga przy wyprowadzeniu piłki. Tak od deski do deski budowali te akcje, nie było paniki w żadnym zagraniu zawodników gości. Sorensen, Lerager, Rasmus Falk, pokazał się teraz do gry Gonsalves, on zagrywa prostopadłe podanie, ale ta piłka nie przechodzi do napastnika. Ale Jordan Larson w ogóle dzisiaj kompletnie niewidoczny. Tak, ale zwróciłeś uwagę na doskonałe podanie Kailinena. Tyłem właściwie był, widział doskonale Paraslina, nie wybijał tej piłki. Bardzo dobre zagranie. Kuchta wycofuje, wchodzi w pole karne teraz grający z numerem 18 Sadilek i rzut rożny. Tak, Sadilek dzisiaj też bardzo dużo biega, bardzo dużo pracuje i w ofensywie, i w defensywie. No, trzeba pochwalić tutaj zespół Sparty Praga, tak jak powiedziałeś, to wyprowadzenie piłki, ta pewność siebie. Już dwie zmiany, oczywiście jedna wymuszona, druga ze względu na słabszą dzisiaj dyspozycję Birmanczewicza. Zobaczymy, jak ci piłkarze, ci nowi piłkarze wkomponują się zespół w Elonze. Sorensen jest to doświadczenie, jest to podstawa tego zespołu. Teraz piłka odchodząca od bramki, był Wittig na bliższym słupku, ale Sorensen go
skutecznie przypilnował. No na pewno tutaj duże pretensje trener będzie miał po tym spotkaniu do swoich piłkarzy. Mówię o wsparciu, o te stałe fragmenty gry, o te rzuty rożne. Mając takiego piłkarza, tak grającego dobrze głową jak Krejci, który wchodzi na dalszy super, środek pola karnego. Te piłki nie mogą przejść pierwszy super, więc... Oj, teraz świetne podanie Lergera, chociaż troszkę się pospieszyłem, bo za plecy delikatnie do Jordana Larsona tę piłkę posłał. Dobra próba, widział, źle zagrał. Także wrócę do tych stałych fragmentów gry. Tu trzeba wykorzystać to, co ta piłka musi przejść pierwszy słupek. To już jest trzeci rzut rożny, tak słabo wykonany, bo wiemy doskonale, że pierwszy człowiek, który stoi na pierwszym słupku, ta piłka jest do wybicia. Tutaj nie przechodzi i Krejci nie może pokazać swoich możliwości gry głową. Tak samo jest też i Panak i w tym przypadku już był w środku pola Wiki, który też będzie wchodził na stałe fragmenty gry. Teraz wygrał pojedynek powietrzny Mejder, ale tutaj więcej tych białych koszulek było w okolicy pola karnego. Rusza teraz Asuri lewą stroną boiska, za nim pędzi Wittig. Zwolnił Asuri, poczekał na swoich kolegów z drużyny. No i znowu w ataku pozycyjnym budują teraz te akcje gospodarze. Sørensen, Asuri, troszkę nieprzewidywalności może do tej gry ekipy z Kopenhagi dorzuci. Dix, Wawro. Widzimy, że środkowi obrońcy zabierają się za rozgrywanie piłki, czyli tutaj jest jakiś problem w zespole Kopenhagi. Tutaj ci piłkarze, którzy powinni to robić, gdzieś są schowani. Asuri. Mejdr twardo stoi na nogach, bardzo dobrze pracuje w defensywie dzisiaj prawy wahadłowy Sparty. Teraz przechodzi piłka do Dixa, troszkę zaskoczenia w obronie rywala. Diogo Gonçalves. Wawro, drugi strzał z dystansu w tym meczu i znowu niecelnie, ale troszkę bliżej szczęścia już Denis Wawro. Lepiej przygotowana ta pozycja do strzału. Tak, no teraz to było uderzenie, teraz to było przygotowanie. Proszę zwrócić uwagę, przyjęcie, idealne przyjęcie, ułożenie sobie piłki do tego, żeby móc oddać strzał. Także drugi strzał, ale ten drugi, no to już był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Sprzedany w 2019 roku do Lazio za ponad 10 milionów euro z Kopenhagi Denis Wawro, a odkupiony w 2022 za 4,5 miliona. Tutaj potrafią robić interesy naprawdę w Kopenhadze. Jest taka tutaj maksyma: kupuj tanio, sprzedawaj drogo i nadal wygrywaj. I tak to wychodzi. Wawro wrócił i pomaga zespołowi. Jan Kuchta, Heraslin. Kuchta, dośrodkowanie, szansa, Kairinen złożył się do tego strzału ładnie, ale troszkę za plecy chyba tę piłkę dostał i nie uderzył czysto w futbolówkę. No właśnie, zobaczmy jak to wyglądało z tej perspektywy. Nie wiem, czy jakby Kairinen nie poszedł troszeczkę do lewej i głową spróbować to uderzyć. Ciężko powiedzieć, zdecydował się na strzał z woleja lewą nogą, ale tak jak powiedziałeś, troszeczkę ta piłka była z tyłu. Miał ciężko tą piłkę uderzyć, ale dobre zejście Kuchty na prostopadłą piłkę, dobre zagranie do środka, dobra centra, nie zagrywał wzdłuż bramki, wiedział, że któryś z piłkarzy jego zespołu musi wchodzić w drugą linię i tam też próbował tą piłkę zagrać. To była dobra akcja zespołu Sparty. Teraz tym swoim agresywnym atakiem Mejder zmusił piłkarzy z Kopenhagi do wybicia, a my widzimy, że za chwilkę będzie zmiana ofensywna w drużynie prowadzonej przez Duńczyka Nystrupa. Jakoba Nystrupa pojawi się za chwilkę na murawie Oskarson, widząc tę nieporadność Larsona chyba decyduje się na Oskarsona w końcówce. Szkoda nie być gospodarzem. Proszę zwrócić uwagę, Sparta się utrzymuje przy piłce, nie było wrzutki, było zabranie do tyłu i to jest najważniejsze, żeby tą piłkę poczuć, żeby tą piłkę mieć, żeby za tą piłką nie biegać, wtedy nie tracimy tyle sił jak gra bez piłki, więc no, korzystają z tego Spartanie, utrzymują się bardzo, bardzo ładnie i tutaj muszą dużo więcej biegać piłkarze gospodarzy. Podoba się gra Mejdra w tym spotkaniu, bardzo agresywny w swoich akcjach i teraz wywalczył rzut rożny,
nie jest to piłkarz o niesamowitych walorach technicznych, ale, ale fizycznością tutaj nadrabia zdecydowanie te swoje niektóre braki. Tak, zdecydowanie. Zwróćcie uwagę, postura, szybkość, nieustępliwość, nie odpuszcza. Techniki troszeczkę brakuje, ale to wszystko jest nadrabiane tym zaangażowaniem. Proszę zwrócić uwagę, jak kibice Sparty się bawią w swoim sektorze. Przyjechali dopingować i słyszą, piłkarze to słyszą. No już są pewni gry w europejskich pucharach w tym sezonie, w fazie grupowej w Pradze. Dośrodkowanie lewą nogą. Grabara nie łapał tej piłki, tylko ją wypiąskował. Szansa na kontratak Azzurri. Za nim będzie trzech piłkarzy Sparty Praga. Trudno będzie tutaj Aczuriemu coś wykreować z tej akcji. No i świetny ten powrót gości. Jeszcze Rasmus Falk podłącza się do akcji Sørensen. Idzie na obieg teraz Aczuriemu. Aczurri sam. Przewrócił się teraz rywal. Groźne to dośrodkowanie do końca. Nie wiedział, co z tą piłką robić. Windal. Odbiła się przed nim jeszcze futbolówka. No to była dobra piłka. Tam żaden z piłkarzy Kopenhagi nie wchodził. Windal musiał tutaj reagować. I nie było to łatwe. Naprawdę to była dobra piłka. Tylko żeby żadnego piłkarza białej koszulce. Na razie nie ma okazji, żeby wszedł na boisko Oskarson. Może za chwilkę, na razie jednak akcja gospodarzy, blisko szczęścia Diogo Gonçalves, ale tylko obok słupka uderzył wychowanek Benfiki. No tak, tutaj muszą uważać piłkarze, tutaj było blisko przechwytu, a jednak Panak nie zdołał tej piłki przechwycić, a Gonçalves widzimy, że to jest piłkarz, któremu wystarczy parę metrów i jest zagrożenie, minimalnie niecelny strzał. 5 goli już w tym sezonie strzelonych przez Gonçalvesa. Najlepszy strzelec jak na razie ekipy FC Kopenhaga. Tak mam wrażenie, że po taniości wyciągnięty z Benfiki za 2 miliony euro Diogo Gonçalves i dobry interes naprawdę zrobili w Kopenhadze. Jeszcze mogą na nim zrobić. No tak, jak będzie prezentował taką formę jak teraz, bo widzimy, że jest to piłkarz, który od początku tylko przy piłce jest groźny. Jest groźny, utrzymuje się przy tej piłce, potrafi się utrzymać, potrafi zgrać, potrafi wyjść na pozycję. Także na pewno forma, którą prezentuje obecnie, pozwoli mu na pewno przebić się dalej. Przygotowany do wejścia na murawę również reprezentant Szwecji Viktor Claesson. Przejęta piłka przez Jelerta. Nie dają się odwrócić jednak Eliunosiemu zawodnicy Sparty. Puszcza grę arbiter. Podanie do Jordana Larssona. Witnik szybszy jednak od syna Henryka Larssona. Pobudza teraz publiczność Jordan Larsson. Widzą tutaj gospodarze, że w tych ostatnich minutach to oni będą mieli inicjatywę. Tak, tak. Coraz bardziej gorąco pod bramką Sparty. Widzimy, że spróbują atakować, coraz mocniej, zdecydowanie mocniej. Już teraz druga sytuacja. Trzeba pochwalić tutaj Wittika, że bardzo dobre zachowanie Wittika. A tutaj nie może zgodzić się jeden z piłkarzy. Tak, wściekły Jordan Larsson, że Larsson ściąga go w tym momencie z boiska. Szkoleniowiec gospodarzy Jakob Nestrup wchodzi na murawę Oskarson. Wchodzi również Viktor Claesson. Za chwilkę zobaczymy, za kogo pojawił się w środku pola Claesson. Lerager jest na murawie, jest również Rasmus Falk. Mohamed Eliunosi, tym piłkarzem, który opuścił boisko, a więc ten, który dołączył niedawno dla ekipy z Kopenhagi z Southampton. A dzisiaj bez konkretów Eliunosi, ale on z każdym dniem, z każdym tygodniem tutaj będzie rósł na pewno w ekipie z Kopenhagi. O piłkarz no, chyba przerastający jednak tę ligę swoim potencjałem. Mówisz o którym piłkarzu? O Eliunosi. A no tak, tak, zdecydowanie tak. On będzie z meczu na mecz coraz lepszy, to jest pewne. Trzeba czasu wkomponowanie tego piłkarza. On musi się wkomponować odpowiednio w zespół. Zespół musi zatrybić, więc tutaj będzie na pewno coraz lepiej. Faulowany był Wawro. Nie grał jeszcze w tym sezonie Viktor Claesson, że sporą niewiadomą jest forma tego piłkarza.
Wiem, że trener dokonał takich zmian ofensywnych. Cała ta trójka ofensywna, piłkarzy zeszła, następni wchodzą, więc jest to przemyślane wszystko. Zresztą tak jak mówiłeś na początku transmisji, Klasson ma możliwości grania 30 minut na dzień dzisiejszy, jest po kontuzji, więc tyle dostaje troszkę mniej, ale taka jest potrzeba. Mało widoczny dzisiaj jest Parasli. Naprawdę ten piłkarz potrafi zagrać zdecydowanie lepiej, no ale też i przeciwnik jest zdecydowanie lepszy, więc tutaj nie radzi sobie tak, jakby na pewno chciał. Ale może jeszcze jakiś element magii pojawi się w grze Lukasa Harastina. Teraz tego nie było. Podanie prosto w ręce Kamila Grabary. Teraz ryzykownie rozpoczął Grabara, ale Klasson przy piłce się utrzymał. Rasmus Falk. Dzisiaj mało tych indywidualnych akcji Rasmusa Falka. Teraz to jednak on tę akcję rozpoczął. Do Sørensena podał. Teraz jest Asuri. W środku pola pokazał się Lerager i stracił futbolówkę. Bardzo ciasno teraz Prażanie bronili pod własnym polem karnym. Dużo już zostawili kilometry, mają w nogach piłkarze jednych i drugich. Widzimy, że Sparta od paru minut troszeczkę głęboko, troszeczkę jakby za głęboko moim zdaniem. Tutaj trener będzie musiał pomyśleć o jakichś zmianach, o wzmocnieniu, puszczeniu nowych, świeżych piłkarzy. Na razie dokonał dwóch zmian. Mińczew i Wittig. Wittig na razie pokazuje się z bardzo, to bardzo dobrej strony. Przerwał dwie, trzy sytuacje takie, które mogły zagrozić bramce Sparty Praga. O tak, nie ma w ogóle zmiany jakości na tej pozycji środkowego obrońcy po wejściu Wittiga na murawę. Tak, ma możliwości tutaj, bo Sørensen faktycznie jest to piłkarz doświadczony, jest to piłkarz, który trzyma tą obronę razem z Panakiem. Chyba teraz będzie zmiana, słyszymy Gwizdeksen. Tak, są dwie zmiany. Laci i Peszek. A więc Laci do środka pola. Za Sadilka. Za Lukasa Sadilka. Kairinen widzimy, że na murawie pozostaje. Peszek wydaje się, że zaraz lina. Tak jest. Co do Sadilka, bardzo dobry mecz. Czyścił w środku pola i był w ofensywie i w defensywie. Nabiegał się bardzo, ale to bardzo dużo. Skyrinenem trzymali ten środek bardzo dobrze. Teraz Laci wchodzi, który tak jak powiedziałem, też były, czy będzie grał Laci, czy będzie grał Sadilek. Wchodzi Laci na ostatnie 15 minut spotkania i tutaj trener będzie chciał od niego przynajmniej takiej postawy, jaką pokazał Sadilek. A jeżeli chodzi o Haraslina... Uwaga, bo Skarsson jest polu karnym, poprzeczka! Po raz drugi ratuje ekipę Sparty Praga. Tym razem po strzale Wiktora Klessona. Nie ma rzutu rożnego, choć domaga się tego reprezentant Szwecji. Ale że on się zachował. Muszę zwrócić uwagę, on uderzał to klatką piersiową. O! Nie sięgnął głową, ale jeszcze mu klatką. No to jest doświadczenie, to jest ogranie w wielu ważnych, bardzo ważnych meczach. Pokazuje Klasson, że po palcach jeszcze Vidala ta piłka przeszła, ale arbiter się do tego nie przychylił. A dogrywał Oskarsson. On raczej, tak myśleliśmy, że będzie widywany w środku pola karnego, kiedy pojawi się na murawie, ale on tutaj tę piłkę dogrywał z prawego skrzydła. Peszek po ciężkiej, bardzo ciężkiej kontuzji dostaje dzisiaj szansę. Peszek w ostatnim spotkaniu też przesiedział mecz cały mecz na ławce rezerwowej. Zresztą w tym sezonie dwa spotkania, tylko 43 minuty. Tak samo jak wcześniej wspominałem o Mińczewie, akurat tych dwóch piłkarzy dzisiaj dostaje szansę. No i Kazim Laci, który teraz zameldował się przy piłce. On w zasadzie... Nie zdziwilibyśmy się, gdyby wyszedł dzisiaj w pierwszej jedenastce w miejsce czy to Kairinena, czy to Sadilka, a teraz to będzie na pewno żółta kartka dla piłkarza Sparty, dla Zelenego. Zeleny tutaj zdecydowanie nie nadążył, już nie dał, widział, że nie poradzi sobie. O, dynamika Jenerta tutaj zwyciężyła.
Nie było to zagranie bardzo ostre, więc no nie zasłużył tutaj na czerwoną kartkę, ale no na pewno nieładne zachowanie Zelenego. Zeleny każdy z tych piłkarzy nabiegał się w tym spotkaniu bardzo, ale to bardzo dużo. Bardzo dużą pracę wykonują piłkarze z Sparty w defensywie. Sorensen. Wkraczamy w decydujące fragmenty tego spotkania. Jeszcze około 15 minut do zakończenia tego pierwszego starcia dwumeczu. Przypominamy, we wtorek, w przyszłym tygodniu rewanż w Pradze. No i blisko jest Sparta tego, żeby z przyzwoitym wynikiem przystąpić do tego spotkania rewanżowego przed własną publicznością. Tak, na pewno ciekawa rywalizacja tych zespołów. Zresztą dzisiaj widzimy, na razie jest 0-0. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo dla nas. Tylko 10 minut dla tych piłkarzy. To jest mnóstwo czasu do tego, żeby zmienić wynik tego spotkania. Ale na pewno ta rywalizacja, ten dwumecz będzie bardzo ciekawy do samego końca. I na to oczywiście liczą kibice, żeby to było... Spotkanie zakończyło się, powiedzmy dzisiaj, tak jak się zakończy 0-0 i to drugie spotkanie będzie decydowało o tym, żeby który z tych zespołów awansuje do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mówiłem o tym, że Mejdr nie imponuje jakimiś walorami technicznymi, ale przed chwilką zaprezentował nam ruletę w środku pola. Na spokoju minął. Usłyszał minął to, przeciwnika. Pokazać, że jednak się mylimy. Nie, jest to piłkarz, który robi postępy z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, dostaje szansę od trenera Briana Friska, jest podstawowym piłkarzem na tej pozycji, wyleczył Wiznera, jest fizycznie przygotowany doskonale i technicznie też będzie robił systematyczne postępy, ale to co teraz prezentuje już to naprawdę jest też opisane. Asuri, lewa noga, czy będzie dobitka? Nie ma, wybijają Prażanie, ależ to była okazja. Ależ zachowanie Windhala, wybronił niesamowite dwa uderzenia. Nie dowierza Diogo Gonçalves, że ta piłka do siatki nie wpadła. Jeszcze Asuri rozbujał troszkę ofensywę gospodarza, ale teraz ta akcja aż całym się nie zakończy. Może jeszcze przy kolejnej okazji. Gonçalves, Klesson, Asuri. Zacieśnie się ten pierścień wokół pola karnego Sparty Praga. Gonçalves, próba prostopadłego zagrania. O teraz trochę chaosu w defensywie Sparty, wreszcie się wkradło. Wreszcie może uwierzyli w siebie piłkarze gospodarzy. Dośrodkowanie, nie ma gola, tylko rzut rożny. Leraguer łapie się za głowę. Ciężkie chwile. A tutaj jedno, tutaj no to musi być gol, ale co zrobił Windhal? Niesamowita interwencja. Niesamowite, co ten bramkarz zrobił, proszę zwrócić uwagę. No już nie ma po raz kolejny powtórki, ale to jest interwencja i pierwsza to uderzenie, ta dobitka, niesamowita. Rasmus Falk z narożnika boiska, Windhal wychodzi z bramki, ale będzie za chwilkę jeszcze miał trudne minuty. Sorensen, jeszcze jeden rzut rożny. Oj, gorąco teraz jest na parkiet mimo tej niesprzyjającej aury. Mają problemy Prażanie w tych ostatnich minutach, tych ostatnich 10 minutach. Nie wychodzą ze swojej szesnastki, zostało 10 minut, od paru minut bronią się. Bardzo, bardzo głęboko. No, jeśli to spotkanie zakończy się wynikiem bezbramkowym, to bez wątpienia Peter Windhal będzie noszony na rękach w Pradze. Sorensen. Ale złe to dośrodkowanie, okazja do kontry. Ale Peszek nie miał tutaj szans w tym pojedynku za Szurim. Zagranie Falka, wychodzi z bramki Windhal. Oj, bułka z masłem dla Windhala. Po tym, co widzieliśmy przed chwilą, no to tutaj nie mógł się pomylić. Nie, to było złe zagranie, to była piłka dla bramkarza. Jeszcze takiego bramkarza, jakim jest Windhal. On gra wysoko, zawsze wysoko. On jest cały czas pod grą, cały czas chce tą piłkę. Jeżeli wyprowadzają obrońcy od bramki, nie boi się grać piłka, przede wszystkim nie boi się wychodzić do takich prostych. To była prosta piłka, do tego, żeby ją złapać.
Nie pomylił się Wawro. Peter Vindal wyjechał w 2022 roku z Nordsjælland, trafił do AZ Alkmaar, a stamtąd już do FC Nürnberg. Tutaj realizator nam pokazuje, że mógł być faulowany Dix, ale arbiter dzisiaj pozwala na dużo męskiej gry. Ostatnio debiutował Peter Vindal w tym spotkaniu ligowym z Pardubicami, no a dzisiaj debiutuje też w eliminacjach Ligi Mistrzów w drużynie Sparty. No, pokazuje klasę. W tej sytuacji pokazał naprawdę dużą klasę przy tej sytuacji. Dwa w ciągu paru sekund, trzech sekund, dwa obronione takie mocne, zdecydowane strzałka do Birka. To w ogóle to powinien być gol, ale takie zachowanie, taka interwencja rewelacyjna. Skalaczy, ale zbyt ostro potraktował rywala. Jeszcze raz. Będą to pokazywać, bo to odbił. Prosta piłka, proszę zwrócić uwagę. No to wydawało się, że to nie może być innej możliwości, tylko gol. Odbił piłkę przed siebie też Vindal, więc no, po prostu tutaj obronił ten drugi strzał przeciwnika. Bardzo dobra zmiana Wittika. Mogły być obawy, że ten piłkarz wejdzie i może mieć problemy, ale do tej pory jest wszystko poukładane. 20-latek, a więc jeszcze na tym najwyższym poziomie nie miał okazji grać zbyt wiele. No ale też w drużynie z Kopenhagi roi się od tych młodziutkich piłkarzy. Oskar są to piłkarz urodzony w 2004 roku. A na ławce, tak jak mówiłem, bracia bliźniacy Kejlundowie. No i inne wielkie talenty. Jeller też, rocznik 2003. No i też taka młoda ekipa grała w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów przeciwko Sevilla i Manchesterowi City, Borussii. No i tutaj na tym stadionie nie przegrała ani razu z tymi wielkimi firmami. Właśnie, tak to się stało. Na wyjeździe przegrywali, tak zdecydowanie. 0-5, 0-3, 0-3, dwa razy po 0-3. Nie zdobyli bramki na wyjeździe, zdobyli tylko jedną bramkę, tak podsumowując to u siebie z Borussią Dortmund 1-1. Ale no, postawili się u siebie, zdobyli 3 punkty i walczyli z najlepszymi, jak tylko można, z Manchesterem City 0-0, z Sevillą 0-0, a teraz też 0-0 ze Spartą Praga na swoim stadionie. Na razie. Są niepokonani od sezonu 2021-2022 w europejskich pucharach u siebie piłkarzy Kopenhagi, ale dzisiaj no, liczy się, tak się wydaje, tylko zwycięstwo. Już mało czasu zostało, żeby przechylić te szale na swoją korzyść. Rzut wolny z okolic narożnika boiska. Mało czasu, bo tak naprawdę przez 70 minut piłkarze gospodarzy nie dawali tego, co oczekiwali od nich na pewno kibice. Teraz te ostatnie 10 minut naprawdę mocno podkręcili tempo. Sparta cofnęła się bardzo, bardzo głęboko i tutaj sobie zaczęli stwarzać sytuacje bramkowe. Władysław Krejci teraz w bardzo zażartej dyskusji z Wiktorem Klessonem. Mam wrażenie, że musiał mocno nastąpić na odcisk Krejciemu Klesson, że ten aż tak tutaj się wściekł, bo to raczej piłka spokojna. No i poza boiskiem. Poza boiskiem mamy po żółtej kartce i dla Wawro, i dla Krejciego. To jest bojownik. Na boisku nie ma dla niego, na murawie nie ma dla niego przebacz. Tutaj jest, tak jak mówiliśmy na wstępie, jest to taki piłkarz, który jest przywódcą, jest wojownikiem i on pokazuje, on nakręca ten zespół poza boiskiem. Podobno to jest bardzo, bardzo spokojny człowiek. No ale Wawro również niespokojna dusza. Zobaczmy dośrodkowanie. Szansa! Blokuje to Kuchta. Tak mi się wydaje, że on stanął na drodze piłki. A Suri znowu miał doskonałą okazję. No, mają teraz szczęście piłkarze Sparty Praga po raz kolejny. Tym razem Kuchta pomógł swojemu goalkeeperowi. Stałe fragmenty gry dzisiaj miały być tym asem w talii trenera Sparty, ale to Kopenhaga zagraża w ostatnich minutach bardzo mocno właśnie po tych dośrodkowaniach. Teraz jednak
odgwizdany faul. Czekał sędzia tutaj zdecydowanie, przyglądał się, który z tych piłkarzy widział wcześniej, że są przepychanki, są jakieś słowne utarczki i zagwizdał faul w ofensywie. A tu popatrzymy jeszcze na tę poprzednią sytuację. Oskarson i Kuchta staną na drodze piłki do bramy. Nie mogą od dłuższego czasu piłkarze Sparty utrzymać się przy piłce, nie mogą przeprowadzić żadnej akcji. Oj, Ashuri sprawia im dużo problemów po przerwie. Teraz wypuszcza Guy Oskarsona, odrzucony ze światła bramki. Oskarson musi teraz wycofać. Ślisk i żółta kartka dla Leragera. Lerager chyba żółtej kartki jeszcze w tym spotkaniu nie miał. Tak, Rasmus Falk ukarany ze środkowych pomocników. Leragher teraz z żółtym kartonikiem. Zobaczmy jeszcze raz. Ostre wejście. Cofał. Tak, cofał nogi Leragher, ale jednak chyba trochę zahaczył w tej sytuacji Maila. Zahaczył, oczywiście nie było to złośliwe, bo widzieliśmy, że piłkarz Goliski chciał uniknąć tego faulu. Bo widział, że już tej piłki nie sięgnie, ale siła rozpędu i niestety jest faul. Żółta kartka dla piłkarza gospodarzy i jakiś uraz. Może jeszcze skorzystał w końcówce z Tomasza Wiznera. Szkoleniowiec gości, Brian Priske. Chociaż wydaje się, że Meidr jednak za chwilkę wstanie i będzie gotowy do gry. Gwizdy teraz na stadionie Parken w Kopenhadze. Wierzą bardzo mocno w awans do kolejnej rundy kibice. 3 minuty tylko doliczone. Teraz chyba o to jeszcze pretensje. Albo i o to, że Meidr zostaje na boisku. 4. Tak, przeskoczyło z trójeczki na czwórkę. Tak, 4 minuty na to, żeby Sparta wywiozła stąd wynik remisowy i na stadionie w Pradze wszystko się rozstrzygnie. Sorensen. Tam nie będzie kalkulacji. Laci nie może popełnić błędu od X i nie zrobił tego. Naprawdę jedną taką interwencję miał nasz Kamil Grabara w bramce. Jeden taki porządny, dobre uderzenie Meidra. Tak, Meidra. I pokazał klasę Grabara. Sorensen wzdłuż linii bocznej. Blisko Pitik rywala, blisko również Meidr. Tutaj nie ma miejsca, trzeba tę piłkę gdzieś indziej dograć. Windal wychodzi z bramki. Takie podanie, które nie wiadomo do kogo należało i do końca nie wiedzieli też, jak się zachować w tej sytuacji obrońcy. Tak, bo nie, ani obrońcy, ani napastnicy. Napastnik w ogóle to było wymuszone takie zagranie, naprawdę. Ale jest w bramce Windal, który dzisiaj naprawdę pokazał się po bardzo dobrej stronie. Można było mieć pretensje przed chwilą do Leragera, że nie miał oczu dookoła głowy i tutaj nie rozejrzał się, nie ruszył w kierunku bramki, bo nikt go nie atakował, on podał do obrońców. O teraz Jelert rusza, zszedł do środka. Lewa strona boiska. Ashuri. Tutaj wyjaśnia sytuację Wittig. Już nie ma nikogo z piłkarzy Sparty. Jest najbardziej wysunięty na 30 metrze był Kuchta, musi jeszcze popracować, jeszcze tutaj musi wrócić, już nie dał rady. Widzimy, że bardzo zmęczeni piłkarze Sparty zostawili mnóstwo zdrowia, pokazali też i kawał dobrej piłki w pierwszej połowie, w drugiej części spotkania, w pierwszej jego fazie również wyglądało to dobrze. Teraz FC Kopenhaga podkręciła tempo, stworzyła sobie parę sytuacji w tych ostatnich minutach. Ależ Meidr imponuje fizycznością, o teraz pretensje ławki Sparty Praga, bo ta akcja mogła być kontynuowana przez ekipę gości, ale arbiter użył gwizdka chyba przedwcześnie. Przewracany Meidr przed rywali, ale Minczew tutaj się przy piłce utrzymał. Tak, tutaj bardziej chyba mieli pretensje o ten faul, może kartka jakaś, chcieli wymusić na arbitrze kartkę.
oczywiście mógł puścić, mógł spróbować puścić, zobaczyć co z tego wyjdzie, ewentualnie wrócić do tego faulu, ale zdecydował się na gwizdek, to ułamek sekundy, decyzja gwizdek i przerwana akcja. Mają stały fragment gry goście. Sześciu graczy w tych czerwonych koszulkach jest pod polem karnym Kamila Grabary. Tę piłkę będzie posyłał za chwilkę przez naskę Kairinen. Znowu te przeciągłe gwizdy na trybunach. Kairinen, dośrodkowanie, przepychał się tam w szesnastce. Jeden z piłkarzy Sparty, to był Witnik, ale faulował przeciwnika. Musi teraz szybko wracać do swojej, na swoją pozycję, bo to są ostatnie sekundy tego spotkania. Zbierze piłkę Gonsalves. Fauluje go Zeleny. No i teraz w drugą stronę rzut wolny z podobnej gdzieś pozycji jak przed chwilą z drugiej strony boiska. To musi być ostatnia akcja meczu. Wszyscy kibice na trybunach już stoją i zobaczmy jak to rozegrają gospodarze. Zawieszona piłka w pole karne, Windal niepewnie. Sugerują zagranie ręką, teraz kibice i piłkarze gospodarzy. Rasmus Falk przypilnował, żeby tutaj nic złego się nie stało. Jeszcze gospodarzom. Ciekaw jestem tej powtórki, bo tutaj sugerowali, że koniec. Była ręka w polu karnym. Koniec tego spotkania, 0 do 0. Starcie dwóch duńskich trenerów na remis. Nie było tutaj pięknej gry, było twarde, męskie spotkanie. No i kończy się to wszystko wynikiem 0 do 0. Niezadowoleni piłkarze Kopenhagi, jeszcze żółta kartka na koniec. Ale małe rozczarowanie mamy tutaj w Kopenhadze dla drużyny prowadzonej przez Jakoba Neustrupa. Tak, zdecydowanie kibice i my również oczekiwaliśmy lepszej postawy Kopenhagi. Kopenhaga w ostatnich 20 minutach podkręcili tempo, piłkarze Sparty musieli troszeczkę tutaj popracować w obronie, ale z drugiej strony piłkarze Sparty pokazali też kawał dobrej piłki w pierwszej połowie, utrzymywali się przy piłce, początek drugiej połowy, próbowali sobie stwarzać sytuacje bramkowe, współpraca piłkarzy na boisku naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra, wynik 0-0, drugi mecz, który zadecyduje o awansie do czwartej rundy Ligi Mistrzów. Tak jest. Eliminacji Ligi Mistrzów. Tak jest. No i zobaczymy, kto będzie tym rywalem ewentualnym Rakowa Częstochowa w kolejnej rundzie. Sporo było złej krwi już pod koniec, ale kończy się to wszystko bez bramek. My już Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To spotkanie komentowali dla Państwa. Jacek Cudzio, dziękuję Państwu. Dobranoc. Paweł Ślęzak, pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy. Sponsorami.